Lesen wir zu Beginn einige Verse aus 1. Mose 7. Na początek przeczytamy kilka wierszy z pierwszej Mojżeszowej, 7. rozdział. Zuerst Vers 1, 4 und 5. Wiersze 1, 4 i 5. I rzekł Pan do Noego: wejdź do arki, ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Gdyż po upływie 7 dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez 40 dni i 40 nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszystkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan. Und dann Vers 16 am Ende bis Vers 20. Und der Herr schloss die Tür. Ja, genau. Wiersz 16 und 16 bis 20. Od wiersza 16, końcówka tego wiersza: i zamknął Pan za nim, a potop trwał na ziemi 40 dni, i wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią, a wody przybrały i podniosły się bardzo nad ziemią, arka zaś unosiła się na powierzchni wód. Wody zaś wzbierały coraz bardziej nad ziemią, także zostały zakryte wszystkie wysokie góry, które były pod niebem. Na 15 łokci wezbrały wody ponad góry, także zupełnie zostały zakryte. Und Kapitel 8, Vers 13 und 14. I rozdział 8, 13 i 14 wiersz. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła, a w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Dankeschön. Wir haben uns gestern Abend darüber unterhalten, ob der Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 noch aktuell ist. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, czy to, ta relacja stworzenia jest jeszcze aktualna. Wir haben gesehen, dass vieles dafür spricht, dass er tatsächlich noch aktuell ist. I widzieliśmy, że wiele przemawia jednak za tym, że to wszystko naprawdę się wydarzyło. Heute geht es um die Frage, ob der Sintflutbericht noch aktuell ist. Dzisiaj mamy przed sobą pytanie, czy opis potopu jest jeszcze aktualny. Ich will noch einmal kurz einen geschichtlichen Überblick geben, was bis dahin passiert ist. Chciałbym pokrótce przedstawić historycznie, co do tej pory się, co miało miejsce do tej pory. Das erste, was wir in der Bibel finden, ist, dass Gott innerhalb von 6 Tagen alles erschaffen hatte. Pierwsze, co w Biblii znajdujemy, to jest to, że w ciągu 6 dni Bóg stworzył wszystko. Und es waren tatsächlich 6 einzelne Schöpfungstage. I to były rzeczywiście pojedyncze dni stworzenia. 6 tych dni było. Es waren keine Jahrmillionen. To nie były miliony lat, sondern ich bin davon überzeugt 24 Stunden Tage. Ale ja jestem o tym przekonany, że to były dni takie 24-godzinne. Ich werde es nachher noch begründen. Później to jeszcze uzasadnię. Das nächste dramatische Ereignis war der Sündenfall. Kolejnym dramatycznym zdarzeniem był upadek przez grzech. Gott griff daraufhin noch einmal in seine Schöpfung ein. Bóg jeszcze raz wkroczył w swoje stworzenie w związku z tym. Es gab plötzlich Dornen und Disteln. Nagle pojawiły się ciernie i chwasty. Die Schlange wurde ein kriechendes Tier. Wąż stał się pełzającym zwierzęciem. Und Tiere konnten plötzlich auch Fleisch und nicht nur Pflanzen fressen. I zwierzęta nagle mogły pożerać także i mięso, a nie tylko rośliny. Das Tragische an der ganzen Geschichte ist, tragiczną rzeczą w tej całej historii jest, dass der Mensch aus dieser Tragödie nichts gelernt hat. Że człowiek z tej tragedii nic się nie nauczył. Er hat sich weiter von Gott entfernt. Oddalił się jeszcze bardziej od Boga. Die Folge ist die Sintflut. I następstwem tego oddalenia jest potop. Wo eine gewaltige Flut über die ganze Erde kam. Gdy potężna masa wody opłynęła, czy wypełniła całą ziemię. Viele moderne Theologen behaupten, dass das nur eine lokale Katastrophe gewesen ist. Wielu współczesnych teologów twierdzi, że to była tylko taka lokalna katastrofa. Aber die Bibel sagt, dass die ganze Erde unter Wasser stand. Ale Biblia nam mówi, że cała ziemia była pod wodą, przykryta wodą.
Wir werden sehen, dass es dafür viele Hinweise gibt. I zobaczymy zaraz, że jest wiele wskazówek pokazujących to. Aber nach der Sintflut war die Erde noch lange nicht ruhig. Ale po potopie ziemia jeszcze długi czas nie była spokojna. Es gab weitere Katastrophen, von denen die Erde berichtet. Były kolejne katastrofy, o których Ziemia nam mówi. Zum einen die Kontinentaldrift, dass der Kontinent auseinanderbrach. Na przykład dryft kontynentów, gdy ten wielki ląd się rozerwał. Und viele weitere nachsinnflutliche Katastrophen, wovon das Buch Hiob viel berichtet. I było wiele innych katastrof, które były po potopie, które też znajdujemy w księdze Hioba. Und das letzte große Ereignis war, dass Gott seinen Sohn auf diese Erde gesandt hat. I ostatnim, tym największym zdarzeniem było to, gdy Bóg posłał swojego Syna tutaj na tą ziemię. Vielleicht das größte Wunder, das überhaupt geschah, dass der Sohn Gottes Mensch wurde. To był ten największy cud, który się zdarzył, gdy Bóg stał się człowiekiem. Mit dem Ziel, für sündige Menschen sterben zu können. I stał się człowiekiem w tym celu, by umrzeć, by móc umrzeć za grzesznych ludzi. Aber die Bibel sagt klar, dass Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist. Ale Biblia nam mówi jasno, że Jezus Chrystus nie pozostał w śmierci. Dass er auferstanden ist und lebt. Że on zmartwychwstał i żyje. Ich musste mal eben was ändern. Kommen wir zurück zu der Arche. Wrócimy teraz do Arki. Zuerst einige generelle Dinge über dieses Boot. Najpierw takie ogólne rzeczy o tej łodzi, czy o tym statku. Das ist ein typisches Bild, wie man die Arche in vielen Kinderbibeln und Kinderbüchern findet. To jest taki typowy obrazek, który możemy znaleźć w wielu książkach dla dzieci. Man könnte ein Schild draußen dran nageln, wegen Überfüllung geschlossen. Można by tutaj przybić taki tytuł nad tym, z powodu przepełnienia zamknięte. Wenn solche Bilder verbreitet werden, ist es klar, dass Zweifel an der Richtigkeit des Sintflutberichtes aufkommen. Gdy takie obrazki są rozpowszechniane, można, nie mamy się co dziwić, że poddawane to wszystko jest w wątpliwość. Sah die Arche so aus? Czy ta arka naprawdę tak wyglądała? Auf keinen Fall. W żadnym wypadku. Das hebräische Wort, was dort benutzt wird, bedeutet Kasten. Hebrajskie słowo, które jest tutaj użyte, na określenie tego jest użyte, oznacza skrzynię. Ist das gleiche hebräische Wort für das Wort Kästchen, in das Mose gelegt wurde, um ihn vor dem Pharao zu verbergen. Jest to to samo słowo, które mamy w opisie Mojżesza, gdy został włożony właśnie do takiej skrzyneczki, można by powiedzieć. Also die Arche hatte ein kastenförmiges Aussehen. A więc arka miała wygląd takiej skrzyni. Und sie war sehr groß. I była bardzo wielka. Die Maße werden uns in der Bibel angegeben. Wymiary są nam podane w Biblii. Wir finden dort in 1. Mose 6. W szóstym rozdziale mamy to napisane. Vers 15. 15 wiersz. 300 ellen war sie lang. 300 łokci długość. 50 ellen breit. 50 łokci szerokość. 30 ellen hoch. 30 łokci wysokość. Man weiß nicht genau, wie groß eine Elle damals gewesen ist. Nie wiemy dokładnie, jaką długość miał w tamtych czasach łokieć. Irgendwas zwischen 45 und 55 Zentimeter. Coś pomiędzy 45 a 55 centymetrów. Nehmen wir den schlechtesten Wert. Jeśli przyjmiemy tą najniższą wartość, dann war dieses Schiff noch über 125 Meter lang. To ten statek miał, arka miała ponad 125 metrów długości. 25 meter breit und 15 meter hoch. 25 metrów szeroka i 15 metrów wysoka. Sie bestand aus verschiedenen Stockwerken. Ona miała wiele pięter. Man kann das ausrechnen, die Ladefläche betrug ungefähr 9000 Quadratmeter. Można to też wyliczyć, że jej powierzchnia to w sumie była około 9000 metrów kwadratowych. Das Ladevolumen lag bei 40.000 Kubikmeter. Pojemność około 40 000 metrów sześciennych. Wir brauchen auch dieses Volumen.
Potrzebujemy także tą pojemność. Denn wir müssen Platz haben für alle nicht im Wasser lebenden Tiere. Gdyż musimy tam znaleźć w niej miejsce dla wszystkich zwierząt, które nie żyją w wodzie. Außerdem muss Noah auch noch Nahrungsmittel mitgenommen haben. Poza tym Noe musiał także zabrać pożywienie. Die Frage ist, reicht die Größe dieses Schiffes aus? Pytanie jest, czy wielkość tego statku wystarczy? Ich will es vorwegnehmen, ganz klar ja. Chciałbym to jasno i dobitnie powiedzieć, tak. Es gibt sehr viele Tierarten. Jest bardzo wiele rodzajów zwierząt. Wir kennen heute ungefähr 1,2 Millionen Tierarten. Dzisiaj znamy około 1 200 000 rodzajów zwierząt. Jetzt kriegt man vielleicht einen Schrecken. Teraz może się przerazimy. 1,2 Millionen Tiere mal 2 mussten in die Arche. 1 200 000 zwierząt razy 2 i to wszystko musiało się zmieścić w arce. Von den reinen Tieren sogar 7. Z tych zwierząt czystych nawet wszystko razy 7. Also die Zahl lag sicherlich bei weit über 2 Millionen. A więc liczba w sumie była o wiele większa niż 2 miliony. Nun abziehen können wir all die Tiere, die im Wasser lebten. Odjąć możemy wszystkie zwierzęta, które żyją w wodzie. Dann können wir ungefähr 1 Million Tiere abziehen, die unheimlich klein sind. Możemy też odjąć około 1 000 000 zwierząt, które są bardzo małe. Insekten, owady, Schnecken, ślimaki. Also all die Tiere, die im Boden leben. Wszystkie te zwierzęta, które żyją na powierzchni, na ziemi. Dafür reichen ein paar Kubikmeter, um diese Tiere im Erdreich unterzubekommen. Tu wystarczy kilka metrów sześciennych, by te zwierzęta pomieścić. Was ist mit den restlichen Landlebetieren, die erheblich größer sind? A co z pozostałymi zwierzętami żyjącymi na ziemi, które są większe, sporo większe? Auch da darf man nicht vergessen, dass die meisten Jungtiere kleiner sind als ein ausgewachsenes Schaf. Nie zapominajmy także, że większość z tych zwierząt, które się narodziły dopiero, one są mniejsze niż dorosła owca. Es gibt wenig Jungtiere, die größer sind. Mało jest takich młodych, które rozmiarowo są większe od owcy. Vielleicht Giraffen, Nilpferde. Może żyrafy, hipopotamy, Elefanten, słonie, nosorożce. Aber fast alle anderen Tiere waren erheblich kleiner. Ale wszystkie pozostałe zwierzęta były zdecydowanie mniejsze. Ich młode tych zwierząt były zdecydowanie mniejsze. Denn es ist klar, dass Noah Jungtiere mitgenommen hat. Gdyż jest to jasne, że Noe wziął tylko młode zwierzęta. Also er hatte nicht die ältesten Tiere an Bord. Także on nie wziął na pokład tych starych, dorosłych zwierząt. Die Tiere sollten noch Nachkommen bekommen nach der Archenfahrt. Gdyż te zwierzęta miały się rozmnażać po opuszczeniu arki. Denn das war ja der Sinn der Arche, um Leben am Leben zu erhalten. Gdyż taki był zamysł tego, by arka zachowała przy życiu. An Bord waren auch noch 8 Menschen. I także na pokładzie arki było jeszcze 8 ludzi. Man kann sich kaum vorstellen, dass die Zahl nur so klein gewesen ist. Trudno to sobie wyobrazić, że ta liczba była tak niewielka, tak mała. Aber die Bibel sagt klar, dass Gott jeden Menschen untersucht, geprüft hat. Ale Biblia nam dobitnie mówi, że Bóg sprawdził każdego człowieka. Und bis auf 8 müssen sie gegen Gott gespottet haben, Gott verlacht und verachtet haben. I wszyscy bluźnili i złorzeczyli Bogu. Oprócz tych 8. Man kann den biblischen Bericht so verstehen, dass Noah mit seiner Familie 120 Jahre an diesem Boot gebaut hat. Można to przyjąć z Biblii, że Noe pracował razem ze swoją rodziną 120 lat nad budową tej arki. 120 Jahre lang konnten die Menschen drumherum sehen, was passiert. 120 lat mieli ludzie czasu, by oglądać, przypatrywać się, co się dzieje. Aber ihre Herzen waren total verhärtet. Ale ich serca były całkowicie zatwardzone. Sie kehrten nicht um, sondern spotteten weiter über Gott. Oni nie nawrócili się, lecz dalej złorzeczyli Bogu. Sie glaubten einfach nicht, dass für Gott jedes Ding möglich ist. Oni tak naprawdę nie wierzyli, że dla Boga każda rzecz jest możliwa. Denn Gott kündigte Regen an. Gdyż Bóg zapowiedział deszcz.
Und es hatte vorher noch nicht auf diese Erde geregnet. A przed potopem na ziemi jeszcze nigdy nie było opadów deszczu. Zum einen sagt es uns die Bibel. Biblia nam mówi. Zum einen sehen wir es daran, dass es zum ersten Mal nach der Sintflut einen Regenbogen gab. Że po potopie po raz pierwszy na ziemi była tęcza. Es gab also vorher keinen Regen auf der Erde. A więc przedtem nie było na ziemi deszczu. Wie konnten die Pflanzen überleben? Jak rośliny mogły przeżyć? Nun, es war genug Wasser im Boden und es war genug Luftfeuchtigkeit da. A więc w ziemi, w podłożu było wystarczająco dużo wody i w powietrzu było wystarczająco dużo wilgotności. Es gibt im Regenwald viele Pflanzen, die keinen Regen direkt abbekommen. Przecież nawet dziś w lasach jest wiele roślin, które, do których nie docierają krople deszczu. Aber sie können leben aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit. Ale one żyją w związku z wysoką wilgotnością powietrza. Das alles widerspricht also nicht dem biblischen Bericht. A więc to wszystko nie przeciwstawia się biblijnej relacji. Jetzt musste Noah, nachdem das Boot fertig gebaut war, sich darum kümmern, dass die Tiere in die Arche kamen. Teraz, gdy już ta arka była gotowa, Noe musiał zatroszczyć się o to, by te wszystkie zwierzęta przyszły do arki. Und das ist das nächste große Wunder. I to jest kolejny wielki cud. Die Bibel berichtet uns tatsächlich etwas von vielen Wundern. Biblia naprawdę daje nam relacje o wielu różnych cudach. Es gibt Leute, die meinen, sie müssten Wunder wissenschaftlich beweisen. Są ludzie, którzy uważają, że te cuda muszą dać się udowodnić naukowo. Das ist natürlich völlig unmöglich. To jest oczywiście w pełni niemożliwe. Denn wenn ich ein Wunder wissenschaftlich beschreiben kann, war es kein Wunder mehr. Gdyż jeśli jakiś cud potrafiłbym wyjaśnić za pomocą nauki, to przestaje być cudem. Wunder bedeutet ja eben, dass Naturgesetze außer Kraft gesetzt werden. Cud oznacza, że siły natury są pozbawione mocy, są odstawione na bok. Das heißt, die Wunder dienen in der Bibel nicht dazu, dass ich sie wissenschaftlich erklären kann, sondern dass ich die Größe Gottes darin sehe. Te cuda w Biblii są nie po to, bym ja je naukowo próbował wyjaśniać, lecz po to, bym widział wielkość Boga. Wie bekam also Noah die Tiere zur Arche, die in völlig verschiedenen Lebensräumen wohnten? Jak więc Noe zebrał te wszystkie zwierzęta w arce? Przecież one żyły w bardzo różnych środowiskach i na bardzo różnych obszarach. Einige schlaue Leute meinen, dass Noah vielleicht Eier mitgenommen hatte. Niektórzy mądrzy ludzie myślą, czy uważają, że Noe pozabierał na przykład jajka do arki. Stell dir mal den armen Noah vor. Wyobraźcie sobie wtedy tego biednego Noego. Nach der Sintflut durfte er 1 Million Eier ausbrüten. Po potopie miliony jaj, jak się wykluwają się miliony jaj. Was sicherlich unmöglich ist. Z pewnością jest to niemożliwe. Noah nahm keine Eier mit. Noe nie wziął żadnych jaj do arki. Noah war auch nicht der erste Cowboy. Noe także nie był tym pierwszym kowbojem. Der mit einem Lasso da stand und die Tiere versuchte einzufangen. Który próbował łapać albo łapał za pomocą lassa poszczególne zwierzęta. Die Bibel sagt klar, dass Gott die Tiere zur Eiche schickte. Biblia nam jasno mówi, że Bóg wysłał te zwierzęta, czy nakazał im iść do arki. Damit war auch sichergestellt, dass es gesunde und kräftige Tiere waren. Też było to jasno postawione, że to były zdrowe i silne zwierzęta. Die auch den Stress einer solchen einjährigen Bootsfahrt überleben konnten. Które potrafiły przeżyć ten stres związany z rocznym pobytem na arce. Man sieht, wie gut der biblische Bericht ist. Możemy zauważyć, jak dobry jest ta relacja biblijna. Alles, was Noah machen konnte, gab Gott ihm auch in Auftrag. Wszystko, co Noe mógł uczynić, to dostał jako zlecenie od Boga. Und Noah tat es. I Noe uczynił to. Alles, was für Noah unmöglich gewesen ist, wszystko, co dla Noego było niemożliwym, machte Gott selbst. Bóg sam to uczynił. Und das war vor allem die Tiere zur Arche zu bringen. I przede wszystkim to było to, by te zwierzęta doprowadzić do arki. Es gibt eben schlaue Biologen, die sagen, dass mit der Sintflut kann nicht stimmen, weil Noah keine Chance hatte, die Tiere einzufangen. Są tacy mądrzy biologowie, którzy
twierdzą, że to jest niemożliwe, by ta relacja była prawdziwa, gdyż Noe nie dałby rady zebrać tych wszystkich zwierząt do arki. Im letzten Punkt hatten sie recht. W ostatnim punkcie mają rację. Noah hätte es nicht gekonnt. Noe tego nie potrafił uczynić. Also tat es Gott. A więc uczynił to Bóg. Man sieht, wie präzise die Bibel das Wort Gottes ist. Możemy zauważyć, jak precyzyjne tutaj jest Słowo Boże. Es gibt Leute, die sagen, es gab gar nicht genug Wasser, um die ganze Erde unter Wasser zu setzen. Są ludzie, którzy też twierdzą, że nie było wystarczająco dużo wody, by przykryć całą ziemię. Ihr seid erstaunt, aber sie haben recht mit dieser Aussage. Może się zdziwicie, ale oni mają rację w tym twierdzeniu. Man kann das leicht nachrechnen. Można to bardzo łatwo policzyć. Also stimmt der biblische Bericht doch nicht. A więc biblijna relacja jednak się nie zgadza. Doch, er stimmt. Nie, zgadza się. Denn sie haben einen Gedankenfehler. Gdyż tutaj mają błąd w ich myśleniu. Die heute höchsten Berge gab es damals noch gar nicht. Najwyższe dzisiaj góry w tamtych czasach one nie istniały jeszcze. Die höchsten Gebirge, die wir kennen, sind Faltengebirge. Najwyższe góry, które znamy, to są góry powstałe z wypiętrzenia. Sie sind sicher erst nach der Sintflut entstanden. Z pewnością one powstały dopiero po potopie. Ich will nachher noch erklären, wie. Na później jeszcze wyjaśnię, jak. Die nächsten hohen Gebirgsketten, die wir kennen, sind vulkanischen Ursprungs. Następne pod względem wysokości pasma gór, które znamy, to są wulkany. Sie werden während der Sintflut und danach entstanden sein. One powstały w czasie potopu i po potopie. Ziehe ich diese zwei Arten von Gebirgen ab? Gdy wyrzucę te dwa rodzaje gór, haben wir noch Hügel bis 2500 Meter auf der Erde. Mamy jeszcze wzgórki czy wzgórza na ziemi o wysokości do 2500 metrów nad poziomem morza. So viel Wasser haben wir auf alle Fälle, um die unter Wasser zu setzen. I tyle wody, by je przykryć, to mamy wystarczająco na ziemi. Der biblische Bericht stimmt also doch. A więc biblijna relacja jednak się zgadza. Wir können nicht einfach das zur Grundlage setzen, was wir heute kennen. Nie możemy mieć za podstawę tego, co dziś mamy w dzisiejszych czasach. So, wir müssen uns überlegen, wie die Bedingungen damals gewesen sind. Ale musimy pomyśleć o tym, jakie w tamtych czasach były warunki. Übrigens fordert auch die Evolutionslehre eine völlig andere Erde damals, als wir sie heute kennen. I poza tym nauczyciele ewolucji też twierdzą, że wtedy była całkiem inna Ziemia niż dzisiaj ją mamy. Es ist also nicht nur eine Erfindung von Christen. A więc to jest nie tylko wynalazek chrześcijan. Sondern die Evolution braucht das genauso. Ale ewolucja też potrzebuje właśnie tego samego. Worin liegt der Hauptunterschied? W czym leży główna różnica? Sie brauchen ein paar Milliarden Jahre mehr. Oni potrzebują kilka miliardów lat więcej. Die Bibel sagt, dass es 40 Tage auf der Erde geregnet hat. Biblia mówi, że 40 dni padało. Und dass 40 Tage lang oder eine längere Zeit Wasser aus der Tiefe der Erde hervorkam. I w tym samym czasie, czy może jeszcze dłużej, woda wydostawała się z ziemi. Das Wasser kam also aus zwei Richtungen. A więc woda przybywało jej z dwóch kierunków. Und nach 40 Tagen war die ganze Erde unter Wasser. Po 40 dniach cała ziemia była pod wodą. Also auch die höchsten Berge waren einige Meter mit Wasser bedeckt. A więc też najwyższe góry były przykryte wodą. Bei über 110 Tage war das Wasser auf der Erde. Ponad 100 dni, dokładniej 110 dni była woda nad ziemią, czy na ziemi. Bis es dann langsam wieder von der Erde abfloss. Później zaczęła powoli wysychać. Poziom się zaczął obniżać. Und die Erde trocken wurde. I ziemia stała się sucha. Das Ganze ist auch naturwissenschaftlich möglich. To całe zdarzenie jest pod względem naukowym również możliwe. Noah stand also nach der Sintflut auf einer völlig neuen Erde. Tak więc po potopie Noe stanął na całkiem nowej ziemi. Sie hatte nichts mehr mit dem Aussehen zu tun, wie sie vor der Sintflut aussah. Ona nie miała, jeśli chodzi o wygląd, nic wspólnego z tą ziemią sprzed potopu. Deswegen finde ich es völlig verkehrt, den Garten Eden, das Paradies, auf irgendeiner Landkarte einzuzeichnen.
I dlatego myślę, że jest to zupełnie błędne, by na jakiejkolwiek mapie szukać w obecnych czasach ogrodu Eden. Das gleiche gilt für die vier Flüsse, die durch den Garten Eden flossen. To samo jest dla tych czterech rzek, które płynęły czy wypływały z ogrodu Eden. Auch wenn zwei von ihnen die gleichen Namen tragen wie heutige Flüsse. Nawet jeśli dwie z tych rzek miały te same nazwy, które dzisiejsze rzeki też mają. Euphrat und Tigris. Euphrat i Tygrys. Es ist nichts mehr von ihnen von damals vor der Sintflut erhalten geblieben. Nic z tych rzeczy przedpotopowych nie zostało zachowane do czasu po potopie. Als Noah die Arche verließ, stand er auf einer völlig zerstörten Erde. Gdy Noe opuścił Arkę, to stał na całkowicie zniszczonej ziemi. Und der biblische Bericht zeigt uns, dass die Erde noch lange nicht zur Ruhe gekommen ist. I biblijna relacja pokazuje nam, że ziemia jeszcze długo nie doszła do nie była spokojna. Es gab anschließend viele lokale, also örtliche Katastrophen. Było bardzo wiele lokalnych czy miejscowych katastrof. Mit manchmal gewaltigen Überschwemmungen. Czasem z wielkimi powodziami. Manchmal mit der Bildung von völlig neuen Erdschichten. Czasem z budową czy powstawaniem nowych warstw ziemi. Ich habe gestern einige Bilder von dem Ausbruch des Mount St. Helens gezeigt, so hieß dieser Vulkan. Wczoraj pokazywałem zdjęcie po wybuchu wulkanu z wyspy Świętej Heleny. Hat eine riesige Fläche zu einer Mondlandschaft umgewandelt. Gdzie ogromna powierzchnia została przemieniona w krajobraz księżycowy. Er hat dafür nur wenige Stunden gebraucht. I to było potrzeba tylko kilka godzin na to. Und er zählt zu den schwächsten Vulkanen, die wir kennen. Er zählt zu den ganz, ganz schwachen Vulkanen. I to był jeden ze słabszych wulkanów, które znamy. Wir können uns kaum vorstellen, was passiert, wenn größere Vulkane ausbrechen. Trudno jest nam sobie wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby te większe i największe wulkany wybuchły. Wer in den letzten Zeitungen die Bilder aus der Türkei gesehen hat, kto w ostatnim czasie widział zdjęcia z Turcji, der weiß, was ein paar Tage Regen anrichten können. Ten wie, co może zdziałać kilkudniowy deszcz. Hier hat es 40 Tage geregnet und 40 Tage kam das Wasser aus der Tiefe der Erde. Tutaj 40 dni padało i 40 dni woda wydostawała się z ziemi. Es ist ohne weiteres möglich, dass wirklich die ganze Erde unter Wasser stand. I jest bez problemu możliwe, by cała ziemia była pokryta wodą. Obwohl das alles möglich ist, wird der biblische Bericht immer wieder attackiert. Jednak pomimo tego, że to wszystko jest możliwe, to biblijna relacja jest ciągle atakowana. Es sind in Deutschland gerade die modernen Theologen, die das tun und hier wahrscheinlich auch. W Niemczech to czynią ci nowocześni teologowie, być może u was też tacy się już pojawili. Sie leugnen fast alles in der Bibel. Oni zaprzeczają prawie wszystkiemu w Biblii. Wunder werden nicht akzeptiert. Te cuda nie są przez nich akceptowane. Prophetische Aussagen der Bibel werden erst als später geschrieben erklärt. Prorockie przepowiednie są wyjaśniane jako napisane o wiele w późniejszym czasie. Es sind dann keine Voraussagen, sondern nur noch Nacherzählungen. Według nich to nie są przepowiednie, a opowieści o tym, co się zdarzyło już. Und von anderen Berichten sagt man, es sind einfach nur Abschriften von irgendeiner weltlichen Literatur. A o innych jeszcze relacjach mówi się, że to są tylko odpisy z jakiejś tam literatury. Gibt es dafür einen Beweis? Czy jest na to jakiś dowód? Nein. Nie, nie ma na to dowodu. Nur eine einzige Sache ist bei der modernen Theologie bewiesen. Tylko jedna jedyna rzecz w tej nowoczesnej teologii jest dowiedziona. Dass gar nichts bewiesen ist. Że nic nie potrafią oni dowieść, niczego. Das ist der einzige Wissenschaftsbereich, wo es keinen einzigen Beweis, sondern nur Mutmaßungen gibt. To jest, to nie ma ani jednego naukowego potwierdzenia czy udowodnienia ich twierdzeń. To jest właśnie ten jedyny obszar. Und so wird uns auch erklärt, dass der Sintflutbericht eine Abschrift von einem anderen Sintflutbericht sein soll. I też jest twierdzone, że ten potop jest opisem innego potopu, który kiedyś miał gdzieś miejsce. Es gibt den sogenannten Gilgamesch-Epos. Epos, ein Gedicht. To jest wzięte z
z eposu, czyli z jakiegoś wiersza z Gilgamesz. Gilgamesz war ein König, der um 2600 vor Christi Geburt lebte. Gilgamesz był królem, który żył w latach około 2600 przed Chrystusem. Also 400 Jahre vor Abraham soll er gelebt haben. A więc miał żyć on około 400 lat przed Abrahamem. Er ist zu einer Heldengestalt geworden. On stał się postacią, takim bohaterem. Und deswegen gibt es Sagen über ihn. I dlatego są wiersze o nim, baśnie. Was man davon gefunden hat, sind so beschriebene Tontafeln. To, co znaleziono, to są takie właśnie zapisane tabliczki gliniane. Gucken wir uns kurz dieses Diagramm an. Spójrzmy krótko na ten diagram. Die fünf Bücher Mose sind ungefähr 1500 vor Christus entstanden. Pięć ksiąg mojżeszowych powstało około 1500 roku przed Chrystusem. Davon bin ich jedenfalls felsenfest überzeugt. O tym w każdym razie jestem bardzo przekonany i pewny tego. Der Herr Jesus selbst bezeichnet Mose als den Schreiber der fünf Bücher Mose. Pan Jezus sam określa Mojżesza jako pisarza tych ksiąg. Und es gibt keinen archäologischen Fund, der dagegen spricht. I nie ma ani jednego znaleziska archeologicznego, które by zaprzeczało temu. Im Gegenteil. A przeciwnie. Wir kennen Keilschrifttafeln. Znamy tabliczki zapisane pismem klinowym. Da stehen die gleichen Namen drauf, wie sie auch in der Völkertafel im ersten Buch Mose vorkommen. I tam na nich znajdujemy te same nazwy ludów, które mamy opisane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Das heißt nicht, dass es die gleichen Personen gewesen sind. To nie znaczy, że to są te same osoby. Aber dass es damals aktuelle Namen waren. Ale to były w tamtych czasach aktualnie używane nazwy. Es gab imiona. Es gab zu jeder Zeit Modenamen. W każdym czasie były takie nowoczesne czy modne imiona. Damals hielten sie vielleicht 100-200 Jahre. Wtedy może te imiona obowiązywały przez około 100-200 lat. Heute wechseln die Namen alle 5-10 Jahre. A dziś co 5-10 lat mamy zmianę. Eine Abschrift vom Gilgamesch-Epos stammt aus der Zeit 1300 vor Christus. Te odpisy, czy baśnie, czy wiersze o tym Gilgameszu pochodzą z roku około 1300 przed Chrystusem. Das heißt also, die Bücher Mose wurden 200 Jahre vor dem Gilgamesch-Epos aufgeschrieben. To znaczy, że Księgi Mojżeszowe były napisane 200 lat wcześniej. Wie konnte dann von ihnen Mose abgeschrieben haben? Więc jak to jest możliwe, że Mojżesz od niego odpisywał? Das ist für moderne Theologen kein Problem. Dla nowoczesnych teologów to nie jest problemem. Wir datieren um. Zmieńmy datowanie. Wir machen den Gilgamesch-Epos älter. Zróbmy, żeby te jego wiersze czy baśnie były starsze. Und sagen, i powiedzmy, wahrscheinlich gab es schon Abschriften um 1800 vor Christus. Prawdopodobnie były już odpisy z lat 1800 przed Chrystusem. Die natürlich keiner kennt. Naturalnie nikt ich nie zna, nikt ich nie widział. Sie sind leider verloren gegangen. Niestety one zaginęły. Aber es gab sie ganz sicher. Ale z pewnością takie były. Um jetzt wirklich ganz sicher zu gehen, i by z pełną pewnością stwierdzić, datieren wir die Bücher Mose mehr in unsere Richtung. A to więc zacznijmy datować te księgi mojżeszowe bliżej naszego czasu. Und sagen, die fünf Bücher Mose wurde erst um 1000 vor Christus geschrieben. I powiedzmy, że te księgi mojżeszowe powstały w latach około 1000 przed Chrystusem. Und das ist noch freundlich. To jest jeszcze tak przyjaźnie. Denn mittlerweile gibt es welche, die behaupten, es nach exilisch, also erst ab 500 vor Christus. W międzyczasie pojawili się tacy, którzy twierdzą, że te księgi Mojżesza zostały zapisane w latach 500 przed Chrystusem. Vielleicht versteht man jetzt, warum man die Umdatierung braucht. Być może teraz rozumiemy, po co jest nam potrzebne to przedatowanie. Wie sie heute jedenfalls bei uns in vielen Schulen gelehrt wird. I to jest właśnie u nas, przynajmniej w wielu szkołach właśnie tak uczone dzieci. Damit ich eben behaupten kann, Mose hätte abgeschrieben. Abym mógł potem twierdzić, że to Mojżesz odpisywał. Vergleichen wir einmal die Schiffe in den beiden Berichten. Porównajmy teraz statki w tych obu relacjach.
Das Boot in der Bibel ist ungefähr 135 Meter lang. Arka z Biblii ma około 135 metrów długości. Die Arche im Gilgamesch-Epos 54 Meter. Arka z tych baśni Gilgamesza około 54. Die Arche der Bibel ist ungefähr 25 Meter breit. Arka z Biblii ma około 25 metrów szerokości. Die Arche im Gilgamesch-Epos 54 Meter. Ta arka z tego, z tych baśni Gilgamesz ma około 54 metrów szerokości. Die Arche der Bibel ist ungefähr 13 Meter hoch. Arka biblijna ma około 13 metrów wysokości. Die Arche im Gilgamesch-Epos 54 Meter. Arka z Gilgameszu około 54 metrów wysokości. Die Arche der Bibel hat drei Stockwerke. Arka biblijna ma 3 piętra. Die Arche im Gilgamesch-Epos hat 7 Stockwerke. Ta druga 7 pięter. Merken wir den Unterschied? Czy widzimy różnicę? Auf der einen Seite ein Schiff, das aussieht, ich sag mal, wie ein Schuhkarton. Z jednej strony statek, który wygląda jak moje określenie pudełko do butów. Auf der anderen Seite ein Schiff, das aussieht wie ein Würfel. A z drugiej strony statek, który wygląda jak kostka. Jede Fläche, jede Länge ist gleich lang bei einem Würfel. Jeśli chodzi o sześcian, to każda kostka czy każdy bok ma tę samą długość. Ein Historiker bezeichnet so etwas als Reduktion, als Vereinfachung. Historyk określa to jako redukcję, jako ułatwienie. In sämtlichen historischen Berichten ist das ein Hinweis darauf, dass die vereinfachte Form von der schweren abgeschrieben wurde. W historycznych księgach jest to zapisane, jest to czy twierdzone, że te ułatwione rzeczy są odpisem tego, co jest trudniejsze, czy bardziej skomplikowane. Nur bei der Bibel soll das genau umgekehrt sein. A w Biblii jest to dokładnie na odwrót. Noch ein wichtiger Punkt. Jeszcze jeden ważny punkt. Ich habe da eine ganz einfache Formel aus der Schifffahrtstechnik aufgeschrieben. Zapisałem tam jeden z wzorów, który jest stosowany w budowie statków. Die ganzen Zahlen, die da oben stehen, kann man in diese Formel einrechnen. Te wszystkie cyfry, które tam, które widzicie, można wstawić, podstawić do tego wzoru i to przeliczyć. Und man kriegt anschließend ein Ergebnis, wie schwimmfähig oder wie schwimmtauglich ein Boot ist. I z tego wzoru otrzymamy jak wyporność statku, czyli jak potrafi on pływać. Ich habe das Ergebnis aufgelistet. Ja to tutaj zobrazowałem. Das darf aber auch jeder nachrechnen, wer möchte. Możecie sobie to przeliczyć, jak ktoś ma ochotę. Das Ergebnis ist, die Arche der Bibel ist optimal schwimmfähig. I rezultatem tego jest, że arka biblijna jest bardzo optymalna, jeśli chodzi o jej wyporność. Bei der Arche des Gilgamesch-Epos habt ihr zwei Möglichkeiten. Arka z tych ksiąg Gilgameszu są dwie możliwości. Entweder ihr dreht euch jeden Tag mit 1,2 Millionen Tieren mehrmals um die eigene Achse. Albo dzień w dzień będziecie się kręcić wielokrotnie wokół własnej osi z wieloma zwierzętami na pokładzie. Oder ihr geht besser mit dem Boot direkt unter. Albo jeszcze szybciej zatoniecie. Mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Więcej możliwości tutaj nie ma. Der Würfel ist das schwimmunfähigste Boot, was es überhaupt gibt. Kostka czy sześcian jest najbardziej niepływalnym kształtem, jaki w ogóle istnieje. Mit sieben Stockwerken wäre der Schwerpunkt immer viel zu hoch. Mając 7 pięter, punkt ciężkości jest o wiele za wysoko. Es kann nicht funktionieren. To nie może działać. Das haben auch Wissenschaftler ausgerechnet, die nicht an die Bibel glauben. To wyliczyli też naukowcy, którzy nie wierzą w Biblii. Die sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. I oni doszli do tego samego rezultatu. Wie soll Mose vom Gilgamesch-Epos abgeschrieben haben? Jakże Mojżesz miałby odpisywać od z tych ksiąg Gilgameszu? Mose hat von Schifffahrt keine Ahnung. Mojżesz nie miał pojęcia o budowie statków. Der hat das Volk durch die Wüste geführt und nicht von Insel zu Insel. On prowadził lud po pustyni, a nie z wyspy na wyspę. Er hätte also am Schreibtisch wissen müssen. Tak więc on musiałby wiedzieć, siedząc przy biurku, dass erstens der Würfel nicht vernünftig schwimmt, że po pierwsze chrześcijan nie będzie pływał,
Und zweitens, wie ein optimal konstruiertes Schiff aussehen muss. I po drugie, jak ma wyglądać optymalnie skonstruowany statek? Wie hätte er das tun sollen? Jak on miałby to uczynić? Man sieht also, zu behaupten, Mose hätte vom Gilgamesch-Epos abgeschrieben, ist Unsinn. A więc widzimy, że twierdzenie, iż Mojżesz miałby odpisywać od z tych ksiąg z Gilgameszu, jest to bezsens. Es gibt keinen archäologischen Fund, der das bestätigt. Nie ma ani jednego znaleziska archeologicznego, który by to potwierdził. Die Vereinfachung im Gilgamesch-Epos spricht dagegen. To ułatwienie tej konstrukcji w tych księgach Gilgameszu jest także wskazówką na nie. Und die Schwimmfähigkeit der Arche der Bibel spricht dagegen. I właśnie wyporność czy możliwość pływania arki też jest, też mówi na nie. Also drei Dinge, die klar dagegen sprechen. A więc są trzy rzeczy, które jasno i dobitnie przeczą temu. Trotzdem glauben es viele Menschen. A jednak wielu ludzi w to wierzy. Warum? Dlaczego? Weil sie den biblischen Bericht nicht wollen. Dlatego, że oni nie chcą przyjąć biblijnej relacji. Es hat mal einer geschrieben. Kiedyś ktoś napisał. Das Problem ist, dass die Bibel nicht nur über einen Schöpfergott redet. Problemem jest to, że Biblia mówi nie tylko o Bogu Stwórcy. Sondern sie spricht auch über einen Rettergott, der uns Menschen liebt. Ale że ona też mówi o Bogu Zbawicielu, który miłuje nas ludzi. Und sie spricht über die Sündhaftigkeit des Menschen. I ona mówi o grzeszności człowieka. Etwas, was man heute nicht mehr gerne hört. Coś, co w dzisiejszych czasach nie jest chętnie przez ludzi akceptowane i słuchane. Wo uns immer wieder eingeredet wird, der Mensch ist gut. Nam jest ciągle wmawiane, przecież człowiek jest dobry. Der Mensch ist nicht gut, sagt die Bibel. A Biblia mówi, człowiek w swojej naturze nie jest dobry. Dass keiner der Gutes tut, auch nicht einer, ist die klare Aussage der Bibel. Jasną wypowiedzią Biblii jest, nie ma ani jednego, który by dobrze czynił. Denn deswegen gab es die Sintflut. I przecież z tego też powodu był ten potop. Aber es gibt eben auch die Arche. Ale jest Arka, die es tatsächlich gab. Która istniała naprawdę. Aber die auch ein Bild ist von Jesus Christus. I ona też jest obrazem Jezusa Chrystusa. In dem Menschen gerettet werden können vor dem ewigen Gericht, das einmal kommen wird. W którym ludzie mogą zostać, mogą być wybawieni przed tym wiecznym sądem, który wkrótce nadejdzie. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass nochmal ein Gericht Gottes über diese Erde kommen wird. Gdyż Biblia nam dobitnie mówi, że jeszcze jeden sąd będzie nad tą ziemią. Nicht mehr in dem Gott noch einmal die Erde unter Wasser setzen wird. Nie będzie to taki sąd, że Bóg jeszcze raz przykryje całą wodę, całą ziemię wodą. Es mag einzelne Überschwemmungen geben. Mogą być jakieś pojedyncze powodzie. Aber die Erde als Ganzes wird nicht von Gott unter Wasser gesetzt. Ale ziemia jako całość nie będzie przykryta wodą przez Boga. Es wird ein anderes Gericht über diese Erde geben. To będzie inny sąd nad tą ziemią. Und es gibt nur eine Rettung davor. I jest tylko jeden ratunek przed tym, dass man sicher ist in Jesus Christus. Że jest się pewnym w Chrystusie Jezusie. Und diese Sicherheit bekomme ich nur, indem ich Jesus Christus meine Sünden bekenne. I tą pewność będę miał tylko wtedy, gdy Panu Jezusowi wyznam swoje grzechy. Indem ich anerkenne, dass ich ein Sünder bin. Gdy uznam to, że jestem grzesznikiem. Und indem ich Jesus Christus meine Sünden ganz persönlich mit Namen nenne. I gdy ja Panu Jezusowi moje grzechy, czy swoje grzechy, wyznam je po kolei wszystkie. Ich meine jetzt nicht mit Gott zu verhandeln. Nie mam teraz na myśli, by z Bogiem się jakoś prawować czy targować, sondern sie ganz konkret bekenne. Ale konkretnie wyznam. Und glaube, dass Jesus Christus für mich persönlich am Kreuz gestorben ist. I uwierzę, że Jezus Chrystus za mnie osobiście zmarł na krzyżu na Golgocie. Das ist der einzige Weg, wie ich einmal geschützt sein werde vor dem ewigen Gericht Gottes. I to jest jedyna droga, która może mnie uchronić przed tym wiecznym sądem Bożym. Kommen wir zu einem weiteren Thema bezüglich der Arche. Przejdźmy do kolejnego tematu związanego z Arką. Die Suche nach der Arche. Poszukiwania Arki. Ich habe dort einige Bilder gezeigt, die man in Büchern findet, wo man scheinbar Gegenstände der Arche gefunden hat. Tu jest kilka obraz zdjęć,
na których możemy zobaczyć, gdzie miejsca, gdzie podobno znaleziono jakieś części arki. Die Bibel sagt uns, dass die Arche im Gebirge Ararat gelandet ist. Biblia nam mówi, że arka zatrzymała się w górach Ararat. Wir wissen nicht genau auf welcher Bergspitze. Nie wiemy dokładnie na którym wierzchołku góry. Wir wissen überhaupt nicht, ob der Ararat, der heute so heißt, der gleiche Ararat von damals ist. Nie wiemy nawet, czy obecny Ararat, góry Ararat, to są te same, co w Biblii opisane. Der heutige Ararat ist ein Vulkanberg. Gdyż ten obecny w dzisiejszych czasach, ta góra Ararat jest wulkanem. Er befindet sich im Osten der Türkei. Ta góra znajduje się na wschodzie Turcji. Und es ist eine regelrechte Vulkankaskade. I to jest taka kaskada wulkanów. Im Laufe der letzten Jahrhunderte und Jahrtausende ihr Aussehen völlig verändert hat. I w przeciągu ostatnich setek lat wygląd tych gór się bardzo zmieniał. Es ist richtig, dass man in dieser Gegend Ankersteine gefunden hat. To jest prawda, że w tych okolicach znaleziono części Anker aus Stein, nicht aus Metall. Ein Schiffsanker. Że znaleziono kotwice. Okay. Man hat auch Holz dort, bearbeitetes Holz gefunden. Znaleziono także obrobione kawałki drewna. Aber die Funde haben das gleiche Problem wie auch Fossilien, die man entdeckt hat. Ale ci, którzy to znaleźli, mieli ten sam problem jak i ci, którzy szukali czy odnajdywali różne skamieniałości. Sie tragen keine Namensschilder. To nie ma na tym napisanych nazw ani imion. Es hängt da kein Etikett dran. Nie ma tam jakiejś etykietki, wo drauf steht, gdzie byłoby napisane dritte Planke Arche vorne links. To jest trzecia część z lewej strony arki. Das heißt, auch wenn man dort Holz findet, ist das noch lange kein Beweis, dass das von der Arche stammt. To znaczy, że jeśli tam znajdziemy jakieś drewno, to jeszcze długo to nie będzie znaczyło, że to jest jakaś część składowa arki. Außerdem sind diese Funde alle sehr fragwürdig. I poza tym te wszystkie znaleziska są bardzo wątpliwe. Denn die Leute haben alle vergessen, vernünftige GPS-Koordinaten anzugeben. Gdyż ci ludzie, którzy je znajdowali, zapomnieli podać dokładne dane współrzędne miejsc, w których ich znaleźli. Und sie können sich alle nicht mehr so genau daran erinnern, wo sie es gefunden hatten. I oni tak nie potrafią sobie dokładnie przypomnieć, w których miejscach je znaleźli. Ich habe selbst an zwei Expeditionen auf diesem Ararat teilgenommen. Ja sam brałem udział w dwóch ekspedycjach na tą górę Ararat. Links sieht man den Ararat, schneebedeckt. Z lewej strony widzicie tą górę Ararat przykrytą śniegiem. Rechts so ein typisches Taxi in der Türkei. Z prawej strony typowe taksi w Turcji. Womit man dann an den Fuß des Berges gebracht wird. Gdzie na nogach jest się transportowanym na tą górę. Und da kann man bis fast 5000 Meter auf die Spitze des Berges hochklettern. I można dostać się na wysokość prawie 5000 metrów na czubek tej góry. Außer Eis und Schnee haben wir nichts entdeckt. Poza śniegiem i lodem nic nie odkryliśmy. Ich bin so vorher auch schon davon ausgegangen. Ja już wcześniej z tego założenia wychodziłem. Wenn es dort etwas gäbe, bin ich davon überzeugt, dass Gott gar nicht will, dass wir es finden. Gdyby nawet coś z tych rzeczy miało być, czy zostać zachowane, to jestem przekonany, że Bóg nie chciałby, byśmy to znaleźli. Warum? Dlaczego? Denken wir mal an die Begebenheit mit der ehernen Schlange. Przypomnijmy sobie to zdarzenie z tym miedzianym wężem. Wo das Volk damals gegen Gott gesündigt hatte auf der Wüstenreise. Gdy lud wtedy zgrzeszył przeciwko Bogu w czasie tej podróży po pustyni. Wo Gott feurige Schlangen sandte und jeder, der gebissen wurde, war das ein Biss zum Tode. I gdy Bóg zesłał te węże i każdy, kto zgrzeszył, był kąszony przez węża. Das Volk schrie endlich zu Gott. I w końcu lud opamiętał się i zaczął wzywać Pana. Und Gott sandte Hilfe. I Bóg posłał pomoc. Doch in welcher Form? W jakiej formie? Dass er zu Mose sagte, hol dir die kräftigsten Männer aus deinem Volk und schlag die Schlangen tot. Czy on powiedział, weź najmężniejszych ludzi z całego ludu i wybijcie te wszystkie węże? Das hätten sie tun können. Przecież mogliby tak uczynić. Es hätte aber denen nichts genützt, die gebissen worden sind. Ale to by nie dało, nic by to nie dało tym ludziom, którzy już zostali ukąszeni.
Gott sagt auch nicht, such mal die besten Ärzte auf. Bóg też nie powiedział, poszukajcie najlepszych lekarzy. Sondern Gott macht das völlig anders. Ale Bóg uczynił to całkowicie inaczej. Gott sagt, mach eine Schlange aus Erz, aus Metall. Bóg powiedział, uczyń węża z metalu, z miedzi. Und richte sie auf eine Stange. I umieść go na jakimś drzewcu. Und wer zu der Schlange blickt, wurde geheilt. I każdy, kto spojrzy na tego węża, ten będzie uzdrowiony. Ging irgendwas Mystisches von der Schlange aus? Było coś mistycznego w tym wężu? Nein. Nie. Warum wurden sie dann geheilt, als sie zu der Schlange blickten? Dlaczego oni byli uzdrawiani, gdy spojrzeli na węża? Weil sie gehorsam waren. Gdyż byli posłuszni. Es war im Endeffekt der Lohn, dass man dem Wort Gottes gegenüber gehorsam gewesen ist. To była nagroda za posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Nichts und gar nichts anderes war der Grund für die Heilung. Nic, nie było żadnego innego powodu dla ozdrowienia. Gehorsam Gottes Wort gegenüber. Tylko i wyłącznie posłuszeństwo wobec Słowa Bożego. Was machte das Volk? A cóż czynił lud? Sie nahm die Schlange mit. Oni wzięli tego węża ze sobą. Und beteten die Schlange an. I oddawali cześć temu wężowi. Sie verehrten anschließend die Schlange mehr als Gott. Oni w końcu zaczęli czcić tego węża bardziej niż Boga. Bis Gott endlich dafür sorgte, dass die Schlange vernichtet wurde. Zerstört wurde. Aż w końcu Bóg zadbał o to, by ten wąż został zniszczony. Wir kennen das auch aus der heutigen Zeit. Znamy to i z dzisiejszych czasów. Ich denke nur an dieses Turiner Grabtuch. Wspomnijmy tylko ten całun turyński. Was Menschen mehr anbeten als Gott. Przecież ludzie go uwielbiają czy czczą bardziej niż Boga. Vielleicht gibt es andere Dinge, die man mehr verehrt als Gott. I być może jest wiele różnych więcej rzeczy, wielu ludzi, które są ważniejsze niż Bóg. Was würden Menschen machen, wenn sie ein Holzbrett finden, wo drauf steht von der Arche? Cóż by się działo, gdyby ludzie znaleźli kawałek drzewa, na którym by napisane było, to jest część arki? Sie würden das Stück Holz mehr anbeten als Gott. Oni uwielbialiby to bardziej niż Boga. Versteht ihr, warum ich davon überzeugt bin, dass Gott gar nicht will, dass wir irgendetwas da finden? Czy rozumiecie teraz, dlaczego jestem o tym tak bardzo przekonany, że Bóg nie chce, by cokolwiek było znalezione? Deswegen wird wahrscheinlich auch nichts mehr von der Arche übrig sein. I dlatego też najprawdopodobniej nic nie pozostało z tej arki. Ein anderes Beispiel ist die Bundeslade. Innym przykładem jest skrzynia przymierza. Es fehlt eigentlich von ihr jede Spur. Praktycznie ona zniknęła bez śladu. Aber die Äthiopier behaupten, sie hätten die Bundeslade bei sich. Ale Etiopczycy twierdzą, że oni ją mają u siebie. Und es soll eine Kirche dort geben, wo sie aufbewahrt wird. I podobno jest kościół, w którym oni ją przechowują. Ich war ein paar Mal in dem Land. Byłem kilkokrotnie w tym kraju. Weil dort auch Versammlungen sind. Ponieważ tam też są zgromadzenia. Die Bundeslade konnte ich nie sehen. Ale nigdy nie udało mi się zobaczyć tej skrzyni przymierza. Ich war dabei, als ein Amerikaner einem Priester über 100.000 Dollar bot, um einen Blick auf die Bundeslade zu werfen. I byłem też obecny przy zdarzeniu, gdy jeden Amerykanin oferował wiele setek tysięcy dolarów, by móc tylko spojrzeć na tą skrzynię przymierza. Das ist mehr als 10 Priester in ihrem ganzen Leben dort verdienen. To jest wielokrotnie więcej niż 10 kapłanów, zarobki 10 kapłanów przez ich całe życie. Sie haben es trotzdem abgelehnt. Ale pomimo tego odmówili. Aber wenn sie dort irgendetwas anbeten, ale jeśli oni tam cokolwiek uwielbiają czy oddają temu cześć, ja teraz nie mam na myśli wierzących, z którymi mamy społeczność, mam na myśli tych, którzy należą do kościoła etiopskiego, mogą wśród nich być naprawdę wierzący ludzie, doch sie verehren die Bundeslade mehr als alles andere. Ale oni czczą tą skrzynię przymierza o wiele bardziej niż wszystko inne. Kommen jetzt kurz zu dem Thema die biblische Erdgeschichte. Teraz przejdziemy do tematu historia Ziemi według Biblii. Noch einmal dieses Bild von gestern, dieser Grand Canyon. Jeszcze raz to zdjęcie z wczoraj, Wielki Kanion. Mit all den vielen Erdschichten. Z tymi wieloma warstwami ziemi.
Wie stellen wir uns jetzt nach der Bibel vor, wann diese Erdschichten entstanden sind? Jak to teraz wygląda według Biblii, kiedy powstały te poszczególne warstwy? Und wieso haben wir Hinweise darauf, dass die erstens nicht in 1. Mose 1 entstanden sind? I skąd mamy tą wskazówkę, że pierwsze z nich nie powstały w pierwszej księdze Mojżeszowej? Und zweitens, dass sie nicht sehr alt sind. I po drugie, że one wcale nie są takie stare. In all diesen Erdschichten finden wir Fossilien. W każdej z tych warstw znajdujemy skamieniałości. Das heißt, die Überreste von Lebewesen. To znaczy, są to pozostałości po żyjących stworzeniach. Als Versteinerung. Jako skamieniałe. In den obersten Schichten sogar versteinerte Menschen. W tych najwyższych warstwach są nawet skamieniali ludzie, czy szczątki ludzi. Sag mal, aus rein theologischen Gründen können diese Schichten nicht in 1. Mose 1 entstanden sein. Z czysto teologicznych względów te warstwy nie mogły być zapisane jako powstałe w pierwszej księdze Mojżeszowej. Denn die Bibel sagt ganz klar, dass es da noch keinen Tod gab. Gdyż Biblia nam mówi bardzo dobitnie, że wtedy jeszcze nie było śmierci. Der Tod ist erst nach dem Sündenfall in die Welt gekommen. Śmierć weszła na świat dopiero po upadku w grzech. Das heißt, wenn ich die Erdschichten nach 1. Mose 1 reinschiebe, to znaczy, jeśli ja te warstwy ziemi uporządkuję według pierwszej Mojżeszowej, pierwszy rozdział, dann legt der Garten Eden auf Milliarden von Fossilien. To w ogrodzie Eden będą miliardy, to ogród Eden będzie spoczywał na miliardach przeróżnych skamieniałości. Wie hätten Sie dann die herrliche Schöpfung Gottes bewundern können? Jakże moglibyśmy wtedy podziwiać te cudowne stworzenie Boże? Es wäre für Adam und Eva völlig unmöglich gewesen. Byłoby to dla Adama i Ewy całkowicie niemożliwe. Die Bibel sagt ganz klar, dass es am Anfang des Garten Edens noch keinen Tod gab. Biblia nam mówi bardzo dobitnie, że na początku ogrodu Eden nie było jeszcze śmierci. Erst nach dem Sündenfall ist der Tod in die Welt gekommen. Dopiero po upadku w grzech śmierć weszła czy zapanowała na świecie. Das heißt, die Erdschichten können erst nach dem Sündenfall entstanden sein. To znaczy, że poszczególne warstwy ziemi mogły powstać dopiero po upadku w grzech. Es gibt noch einen biologischen Grund. Jest jeszcze jeden powód biologiczny. Vielleicht erinnern wir uns noch an gestern. Być może przypominamy sobie jeszcze z wczoraj. Gott schuf zuerst die Pflanzen. Bóg stworzył najpierw rośliny. Und erst am nächsten Schöpfungstag die Sonne. I następnego dnia stworzenia słońce. Wenn ein Schöpfungstag für 10 Millionen Jahre steht. Jeśli jeden dzień stworzenia to przyjmiemy, że to 10 milionów lat. Dann hätten die Pflanzen 10 Millionen Jahre ohne Licht auskommen müssen. To rośliny musiałyby przetrwać 10 milionów lat bez słońca. Ihr könnt das ja mal mit eurer Lieblingspflanze zu Hause testen. Możecie to wypróbować ze swoimi roślinkami w domu. Eine Woche ohne Sonnenlicht wird die Pflanze wohl kaum überleben. Tydzień bez światła praktycznie mało która roślina przeżyje. Das heißt, ich kann diese Erdschichten mit den vielen, vielen Fossilien kann ich nicht nach 1. Mose 1 einordnen. To znaczy, te poszczególne warstwy ziemi, nie mogę ich usystematyzować według pierwszej Mojżeszowej pierwszego rozdziału. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Erdschichten nicht viele Millionen Jahre alt sein können. Jest też jeszcze drugi powód, dla którego te warstwy ziemi nie mogą mieć wielu dziesiątek milionów lat. Ich weiß, dass die radiometrischen Messmethoden ein so hohes Alter ergeben. Wiem, że radiologiczne metody miernicze podają właśnie taki wiek tych warstw. Aber ich finde das Alter nicht in den Schichten. Ale ja tego, tych lat, czy tego upływu czasu nie znajduję właśnie w tych warstwach ziemi. Warum nicht? Dlaczego nie? Ich habe zwei Möglichkeiten. Są dwie możliwości. Entweder solche Schichten entstehen ganz schnell. Albo takie warstwy powstają bardzo szybko. Zum Beispiel eine solche Schicht hier. Na przykład taka tutaj warstwa. Dann bleibt sie 10 Millionen Jahre liegen. 10 milionów lat ona leży. Bis die nächste Schicht entsteht. Nim powstanie kolejna warstwa. Ihr braucht euch nur eine Landstraße anzugucken. Spójrzcie tylko na jakąś drogę. Wo man 10 Jahre lang nichts macht.
gdzie przez 10 lat się nic nie naprawia, nic nie robi. Sie sieht aus wie eine Piste anschließend. Ona będzie wyglądać jak jakaś ścieżka pofałdowana. Wir haben die Spuren von Verwitterung. Mamy ślady wpływu czasu czy wpływu pogody. Das heißt, wenn eine solche Schicht 10 Millionen Jahre lang offen rumliegt, to znaczy, jeśli taka warstwa będzie leżała odkryta przez 10 milionów lat, müsste sie so aussehen, mit Erosionsspuren. Musiałaby wyglądać tak jak tutaj na tym zdjęciu obok, czyli ślady erozji na niej byłyby widoczne. Das tun die Schichten aber nicht. Ale tego nie widzimy w tych warstwach. Man sieht hier ein Foto, was ich im Grand Canyon gemacht habe. Tutaj widzicie zdjęcie, które jest zrobione w Wielkim Kanionie. Die Schichten liegen wunderbar parallel übereinander. Te warstwy leżą cudownie równolegle jedna do drugiej. Es gibt diese Erosionsspuren nicht, die man braucht. I nie ma na nich tych śladów erozji, które byłyby nam potrzebne. Man müsste auch zwischen diesen Schichten eine Bodenbildung beobachten. Między tymi warstwami należałoby też obserwować powstawanie jakiegoś podłoża czy gruntu. Es gibt dort keine Bodenbildung, wie jeder sehen kann. A jak widzicie, tutaj nie ma pomiędzy nimi żadnego gruntu. Dann gibt es die zweite Möglichkeit. Jest jeszcze druga możliwość. Dass eine Schicht ganz, ganz langsam entsteht. Że kolejna warstwa powstaje bardzo, bardzo wolno. Dann habe ich ein anderes großes Problem. Wtedy mam drugi, inny problem. Wie kann ich erklären, dass es solche Polystrata gibt? Jak mogę wyjaśnić, że są takie poli heißt viel, stratos ist die Schicht. Jak mogę wyjaśnić, że są takie miejsca wielowarstwowe? Das heißt Baumstämme, die versteinert senkrecht stehen. To znaczy, to są coś jak pnie, które są zupełnie całkowicie pionowe. Und durch mehrere Erdschichten gehen. I one jakby idą w kierunku kolejnych warstw do góry pionowo. Przenikają te warstwy. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der Jahrmillionen wartet, bis er endlich zugeschüttet ist? Czyli to są właśnie takie pnie drzew normalnie. I czy widzieliście już jakieś drzewo, które czekałoby miliony lat, aż będzie całkowicie zasypane czy przykryte? Er wäre längst vermodert. Już dawno by było zbutwiałe, czy zniszczyłoby się. Solche fossilen Bäume gibt es überall auf der Welt. Takie skamieniałe drzewa, jak tutaj, znajdujemy w każdym miejscu na Ziemi. Die nächsten von euch stehen in Chemnitz. Najbliższe tutaj dla nas są w miejscowości Chemnitz. Da ist ein versteinerter Wald. Tam jest taki właśnie skamieniały las. Mit senkrecht stehenden Baumstämmen. Z pionowo stojącymi pniami drzew. Die manchmal 10 Meter noch lang sind. Które mają czasami i 10 metrów długości czy wysokości. Die durch mehrere Schichten gehen. Które właśnie są wśród wielu warstw, pośród wielu warstw. Sie können nicht innerhalb von Jahrmillionen zugeschüttet sein. One nie mogły być zasypane przez miliony lat, w czasie milionów lat. Die Schichten müssen schnell entstanden sein. Te poszczególne warstwy musiały powstać dosyć szybko. Man findet diese Jahrmillionen in den Schichten nicht. Te właśnie dziesiątki milionów lat nie możemy tego czasu znaleźć w tych warstwach, poszczególnych warstwach Ziemi. Solche Fossilien sprechen von Katastrophe. Takie skamieniałości mówią nam o katastrofach. Mit einer Katastrophe, wie sie durch die Sintflut erklären kann. Taka katastrofa, którą możemy wyjaśnić na przykład przez potop. Ich finde noch etwas anderes. Jeszcze coś innego możemy znaleźć. Ich finde Fußspuren von Tieren, die weggelaufen sind. Widzimy tutaj ślady zwierząt, które poruszały się czy uciekały. Ihr könnt sogar die einzelnen Zehen noch erkennen. Możecie zauważyć też poszczególne pazury czy palce. Wer am Strand durch den Sand gelaufen ist. Kto biegł po plaży po piasku?
Der weiß, dass Spuren nicht lange erhalten bleiben. Ten wie, że takie ślady nie zostają, nie zachowują się długo. Hier muss die nächste Schicht ganz schnell da drauf gekommen sein, sonst hätten wir diese Fußspuren nicht. Tak więc kolejna warstwa bardzo szybko musiała te ślady przykryć, gdyż w przeciwnym razie one by zniknęły. Hier sehen wir ein weiteres Fossil. Widzimy kolejną skamieniałość. Einen Feilschwanzkrebs. Jakaś odmiana raka. Was man schlecht erkennt hier oben ist seine Laufspur. Tutaj u góry możemy tak słabo to widzieć jego ślady wędrówki. Er hat es nicht mehr geschafft. Niestety nie dał rady. Durch eine Schlammlawine lebend zugeschüttet. I został przysypany przez jakąś lawinę na żywo. So. Lawinę szlamu. So etwas findet man weltweit. I takie podobne skamieniałości możemy znaleźć na całym świecie. Hier sieht man einen Fisch. Tutaj widzimy rybę. Es ist jetzt leider sehr hell. Niestety jest jasno w tej chwili. Sonst sieht man hier die Rollspuren. Tutaj możemy zobaczyć, u góry są widoczne ślady toczenia. Er ist also mehrmals umhergewirbelt worden, bis er zugebettet wurde. A więc ta ryba została jakby, toczyła się kilkakrotnie, zanim została jakoś na stałe przysypana. So etwas kann nicht innerhalb von Jahrmillionen passieren. Coś takiego nie może zdarzyć się w przeciągu milionów lat. Das muss schlagartig passieren. To musiało stać się nagle. Und überall finde ich Spuren von Wasser. I wszędzie możemy znaleźć ślady wody. Es spricht für eine weltweite Katastrophe. I to nam mówi o katastrofie, która obejmowała cały świat. Hier sieht man einen Krebs oder eine Garnele. Tutaj widzimy jakiegoś raka. Sie sieht aus wie lebend. On wygląda jak żywy. Sie ist schlagartig aus dem Leben gerissen worden. I on też musiał zginąć nagle. Sie ist nirgends angebissen. On nigdzie nie ma śladów jakichś ukąszeń. Sie ist nirgends verwest. Nigdzie nie jest uszkodzony. Sie starb nicht eines natürlichen Todes. I on nie zginął śmiercią naturalną. Und wurde dann zugeschüttet. I potem został przysypany. Sie ist lebendig begraben worden. On został przysypany żywcem. Eine dramatische Katastrophe. To była dramatyczna katastrofa. Hier vorne sieht man einen Fisch, der einen anderen Fisch frisst. Tutaj widzimy rybę, która połyka inną, mniejszą rybę. Ich habe drei von solchen Fossilienplatten. Mam trzy takie płytki z takimi skamieniałościami. Eine habe ich aus Deutschland. Jedną mam z Niemiec. Eine aus Brasilien. Drugą z Brazylii. Eine aus China. I trzecią z Chin. Völlig egal, wo man auf der Welt guckt. Obojętnie, zupełnie obojętne, gdzie, z której części świata będziemy to mieli, czy na to patrzyli. Man hat immer das gleiche Ergebnis. Mamy ciągle ten sam rezultat. Schlagartig, lebendig, begraben. Nagła śmierć. Na żywo. Hier sieht man einen Barsch. Ein Fisch. Tu widzimy kolejną odmianę ryby. Er hat senkrecht stehende Stacheln. Ta ryba ma pionowe takie kolce. Der Fisch richtet die Stacheln auf, wenn es um sein Leben geht. Ta ryba właśnie tak wstawia na pionowo te kolce, jeśli jest zagrożenie jej życia. Um sich zu verteidigen. To jest w celach obronnych. Wahrscheinlich wollte er sich hier gegen den Schlamm verteidigen. Być może ta ryba chciała się tutaj obronić przed tym szlamem, który ją przykrywał. Er hat keine Chance gehabt. Ale niestety nie miała żadnych szans. Wenn er eines natürlichen Todes gestorben wäre, gdyby ona zginęła czy zdechła śmiercią naturalną, würden seine Stacheln am Körper anliegen. To jej te kolce przylegałyby do ciała. Also lebend begraben. A więc ona została pogrzebana żywcem. Hier sieht man einen Seestern. Tutaj widzimy rozgwiazdę. Guckt euch die Beine von ihm an. Spójrzcie na te jej odnóża. Sie zeigen alle in eine Richtung. One wszystkie ułożone są w jednym kierunku. Wie ist das möglich? Jak to jest możliwe? Weil eben Wasser zugegen war. Bo z przeciwnej strony napłynęła woda.
Sie liegen in die Richtung, in die das Wasser floss. One są ułożone w tym kierunku, w którym płynęła woda. Das findet man überall auf der Welt. I takie coś znajdujemy na całym świecie. Spuren für eine weltweite Flut. Są to ślady potopu, który miał miejsce na całym świecie. Viele Fossilien liegen nach ihrer Art sortiert. Wiele tych skamieniałości jest posortowanych według swoich rodzajów. Rechts sieht man Muschel, eine Muschelbank. Z prawej strony widzimy muszle. Millionen von fossilen Muscheln. To są miliony takich skamieniałych muszli. Links sieht man Ammoniten. A z lewej strony widzimy amonity. Das sind übrigens keine Schnecken, sondern Tintenfische. To nie są poza tym jakieś ślimaki, tylko ryby. Sie liegen fantastisch sortiert an einer Stelle. I one są tutaj skamieniałe tak fantastycznie w jednym miejscu wszystkie razem. Das heißt, es wurden ganze Lebensräume zugebettet. To znaczy, że w krótkim czasie były ich środowisko, w którym one żyły, zostało nagle jak gdyby przysypane czymś. Die Evolution spricht von Jahrmillionen. Ewolucja mówi o milionach lat. Wie erklärt sie, wie diese Fossilien entstanden sind? Jak wyjaśni to ewolucja? Skąd powstały te skamieniałości? Sie behaupten, dass sie fast alle eines natürlichen Todes gestorben sind. Ewolucja twierdzi, że one prawie wszystkie zginęły śmiercią naturalną, czy zmarły. Sanken tief im Wasser auf den Boden. One utonęły potem na samo dno, znalazły się na dnie. Da war kein Sauerstoff. Tam nie było tlenu. Also auch keine Bakterien, die sie zersetzen. A więc nie było też bakterii, które mogłyby je rozłożyć. Und dann wurden sie irgendwann mal langsam zugeschüttet. I powoli były zasypywane, przykrywane. Doch die Fossilien zeigen genau das Gegenteil. Jednak te skamieniałości pokazują nam coś zupełnie innego, odmiennego. Fast alle zeigen, dass sie lebend zugeschüttet worden sind. Prawie wszystkie skamieniałości pokazują, że one zostały żywcem pogrzebane. Hier habe ich eine Fossilienplatte mit versteinerten Regentropfen. Tutaj jest płytka ze skamieniałościami i tutaj możemy zobaczyć skamieniałe krople deszczu. Man sieht das, was für riesige Tropfen gewesen sind. Możemy zauważyć, jak wielkie to były krople. Es muss anschließend eine Schlammlawine gekommen sein und hat diese Schicht zugebettet. To musiała być jakaś potężna lawina błota, która została nagle przykryta. Das ganze versteinerte. I to jest to wszystko skamieniało. Und hier haben wir Spuren von einem gewaltigen Regen, den es damals auf der Erde gab. I tu mamy ślady potężnego deszczu, który był w tamtym czasie. Auch so etwas findet man weltweit. I również takie coś możemy odnaleźć na całym świecie. Fossilien sprechen die Sprache vom Gericht Gottes. Te wszystkie skamieniałości mówią językiem sądu Bożego, czy o sądzie Bożym. Eine ganz ernste Sprache an uns Menschen. To jest bardzo poważna mowa do nas ludzi. Ich komme noch einmal zu dem Mount St. Helens, den ich auch gestern erwähnt hatte. Jeszcze raz chciałbym wrócić do tej góry Świętej Heleny, o której wczoraj mówiłem. Ihr erinnert euch noch, wo ich erklärte, wie die Schlucht innerhalb von 5 Stunden entstanden ist. Przypominacie sobie wczoraj, jak to mówiłem, że ten kanion, co tutaj widzimy, powstał w 5 godzin. Obwohl der Vulkan sehr schwach gewesen ist, mimo tego, że ten wulkan był bardzo słaby, hat er eine Million von solchen Bäumen, die bis zu 20 Meter hoch sind, von dem Wurzelstamm abgerissen. To jednak miliony takich drzew o wysokości nawet 20 metrów w krótkim czasie wyrywał z korzeniami. Das heißt, die Wurzel ist noch im Erdboden. To znaczy jakby odcinał od korzeni, to znaczy, że te korzenie pozostały w podłożu. Die Äste und die Blätter sind abgerissen und verbrannt. Gałęzie i liście zostały spalone. Wo sind die Bäume? A gdzie są drzewa? Die wurden in einen 5 Kilometer weit entfernten See geschleudert. One zostały przeniesione do jeziora oddalonego od miejsca, w którym rosły o 5 kilometrów. Ihr versteht, warum so etwas niemand überlebt, der in der Gegend ist. Teraz możecie wyobrazić sobie, dlaczego nikt czegoś takiego nie może przeżyć. Da schwimmen die Bäume heute noch. Te drzewa jeszcze do dziś dzień tam pływają. Also das sind alles Baumstämme. Hier ist etwas Seewasser, das sind alles Baumstämme. Tutaj właśnie widzicie troszkę wody i to są normalne pnie drzew, które w tamtej katastrofie ucierpiały. Interessanter ist die Nahaufnahme.
Interesujące jest to zdjęcie z bliska. Einige Bäume schwimmen senkrecht. Niektóre z tych drzew pływają pionowo. Nicht unbedingt wenige. I to nie jest to, to jest dosyć znaczna liczba. Im Laufe der Zeit sinken diese Bäume nach unten auf den Boden des Sees. Po jakimś czasie te drzewa toną jak gdyby w dnie tego jeziora. Mit Freunden von dem Schöpfungsmuseum in Amerika sind wir dort getaucht. Z przyjaciółmi z muzeum z muzeum stworzenia świata z Ameryki nurkowaliśmy tam. Wenn man dort taucht, hat man das Gefühl, als wäre auf dem Seeboden ein Wald gewachsen. I gdy się tam nurkuje, to ma się takie wrażenie, że jest się wśród lasu, który został zatopiony. Einige Baumstämme liegen da, andere stehen, andere liegen kreuz und quer. Część tych drzew tak jakby rosło, część leży, inne jeszcze jakoś pokrzyżowane pod skosem. Mittlerweile rutscht vom Berg weiteres Gesteinsmaterial nach und bedeckt die Bäume. W międzyczasie z brzegów czy z gór przylegających do jeziora zsuwa się ziemia czy kamienie i przykrywają do tego jeziora i przykrywają te drzewa. Weitere Baumstämme sinken auf den neuen Seeboden. I kolejne drzewa dostają się do tego nowego dna, które tworzy się przez te właśnie zsuwające się warstwy ziemi. Scheinbar wächst ein neuer Wald über dem alten Wald. Wygląda to tak, jakby nad tym lasem, który już został zasypany, wyrastał kolejny las. Die Bäume sind dort nicht gewachsen. A przecież drzewa tam nie wyrosły. Sie sind hingeschleudert und gesunken. One zostały tam przeniesione i po prostu zatonęły. Mittlerweile kann man dort zwei solcher Baumschichten mit Erde dazwischen übereinander beobachten. W międzyczasie można tam obserwować właśnie dwie takie warstwy tych drzew, rozdzielone warstwą ziemi. Es ist das gleiche wie bei uns in der Kohle. To jest coś podobnego jak u nas z węglem. Da liegt Kohle, Erde und so weiter und so fort. To jest tak właśnie, że warstwa węgla, potem ziemia, potem znowu warstwa węgla i tak dalej. Wissenschaftler behaupten, dass so etwas Jahrhunderttausende dauert. Naukowcy twierdzą, że coś takiego musi trwać setki milionów lat. Weil die Wälder dort erst wachsen mussten. Bo tam musiały rosnąć jakieś lasy. Hier sieht man, die Wälder sind dort nicht gewachsen, sie wurden dorthin geschleudert. Tutaj możemy zauważyć, że ten las tam wcale nie rósł, on tam został, te drzewa czy resztki lasu zostały tam przeniesione. Und in der Kohle in Deutschland jedenfalls ist es genauso. I dokładnie tak samo jest z węglem w Niemczech przynajmniej. Ich war dort in Kohleflözen. Byłem w takiej kopalni. Und wenn es dort Baumstämme gibt, die man dort ausgraben kann, dann fehlen ihnen allen die Wurzeln. I jeśli tam są jakieś drzewa, które tam możemy znaleźć jeszcze, to u wszystkich tych drzew brakuje korzeni. Die Wurzeln liegen in völlig anderen Schichten. Bo korzenie leżą w zupełnie innych warstwach ziemi. Deswegen haben schon Wissenschaftler vor 100 Jahren behauptet, Ungläubige, dass die Wälder dort nicht gewachsen sind. Dlatego też naukowcy już nawet 100 lat temu twierdzili, że te drzewa nie mogły tam rosnąć. Da das aber nicht in das Weltbild der Evolution passt, ale ponieważ nie pasuje to do świata ewolucji, wird heute behauptet, die Wälder wuchsen dort. To dzisiaj twierdzi się, że to są właśnie lasy, które tutaj rosły. Interessant ist, dass man dort unten sogar Torf gefunden hat. Ciekawą rzeczą jest także to, że znaleziono tam również pokłady torfu. Wenn ich nach Deutschland in den Norden gehe, gdy w Niemczech pojedziemy na północ Niemiec, und ich gehe dort zu einem Torfmoor, i pójdę do takiej kopalni torfowej czy torfu, dann wird uns erklärt, to jest nam tam wyjaśniane, das ist mindestens 100.000 Jahre alt, że ta kopalnia ma co najmniej, te pokłady torfu mają co najmniej 100 tysięcy lat. Weil Torf nicht schneller entstehen kann. Ponieważ torf nie może powstać szybciej. Die haben wahrscheinlich noch nie was von dem Mount St. Helens gehört. Prawdopodobnie ci ludzie, którzy tak twierdzą, nie słyszeli jeszcze nic o tej właśnie górze Świętej Heleny. Da ist der Torf innerhalb von 10 Jahren entstanden. Tam torf powstał w 10 lat. Ein kleiner Unterschied. To jest tylko mała różnica. Also man sieht, die Jahrmillionen sind nicht notwendig.
A więc możemy stwierdzić, że niepotrzebne jest te dziesiątki milionów lat. Hier sieht man einmal, was sämtliche Katastrophen von diesem oder was alle Folgen von dem Vulkanausbruch waren. Tutaj możemy zauważyć te skutki wybuchu wulkanu. Ich habe sie fast alle gestern und heute erklärt und gehe deswegen weiter. Prawie wczoraj praktycznie wszystkie wyjaśniałem i dlatego przejdziemy dalej. Hier sieht man einmal, wie wir uns vorstellen, wann die Erdschichten entstanden sind. Tutaj jest zobrazowane, jak to my możemy sobie wyobrazić, kiedy powstały warstwy tej Ziemi. Die unterste Erdschicht, das Präkambrium, hat keine richtigen Fossilien. Ten najniższa warstwa Ziemi, Präkambr, nie ma praktycznie żadnych skamieniałości. Sie kann von mir aus der Schöpfungswoche herkommen oder aus der Zeit bis zum Sündenfall. Ona może pochodzić z tego okresu stworzenia i do czasu upadku w grzech. Es ist relativ egal. Jest to w sumie obojętne. Denn der Schicht ist nichts anderes als Steine. Ta warstwa to nic innego jak tylko kamienie. Interessanterweise ist es dann interessant wird es dann ab dem Kambrium. Interesująco zaczyna się robić od Kambru. Dort treten urplötzlich Fossilien von mehrzelligen Lebewesen auf. Tam pojawiają się nagle niezliczone ilości skamieniałości. Sämtliche Übergangstiere dahin fehlen natürlich. Naturalnie brakuje tam tych wszystkich przejściowych zwierząt, o których też wczoraj mówiliśmy, czy przejściowych form. Das hier sind alles Schichten einschließlich der Kohle, die irgendwann während der Sintflut entstanden sind. To są te warstwy łącznie z węglem, które musiały powstać w czasie potopu. Die Schichten, die danach kommen, te warstwy ponad tym sind alle nachsintflutlich. To są popotopowe. Durch Katastrophen, die anschließend passierten. To są, powstały one przez katastrofy, które działy się później. Ich werde gleich erklären, warum sie nicht in der Sintflut entstanden sein können. Zaraz wyjaśnię, dlaczego one nie mogły powstać w czasie potopu. Noch einmal, erst in den obersten Schichten finde ich auch fossile Menschen. I jeszcze tutaj podkreślimy, że dopiero w tych najwyższych warstwach możemy znaleźć skamieniałości szczątków ludzkich. Warum finde ich hier keine? Dlaczego tutaj nie znajduję żadnych? Die Evolution sagt, weil der Mensch da noch nicht entstanden ist. Ewolucja twierdzi, że w tym okresie jeszcze człowiek nie powstał. Er hat sich erst hier oben entwickelt. On rozwinął się dopiero tutaj u góry, w tych górnych warstwach. Die Bibel sagt gerade über den Menschen was ganz interessantes, was mit ihm während der Sintflut passiert. Biblia mówi właśnie o człowieku coś bardzo ciekawego, co właśnie działo się w czasie potopu. Gott sagt, er wird ihn vertilgen von der Fläche des Erdbodens. Bóg mówi, że on zgładzi człowieka z powierzchni ziemi. Das heißt, dass man nichts von ihm findet. To znaczy, nic po człowieku nie zostanie, nic nie znajdziemy po nim, czy z jego śladów. Und ich bin überzeugt, dass das der Grund ist, warum wir keine fossilen Menschen in tieferen Schichten finden. I to jest właśnie powód, ja jestem właśnie przekonany, że to jest powód, dlaczego w tych dolnych warstwach nie znajdujemy żadnych szczątków ludzkich. Es gibt Schöpfungswissenschaftler, die gehen davon aus. Są tacy naukowcy zajmujący się stworzeniem. Dass die meisten Menschen aus dieser Zeit zu Erdöl umgewandelt worden sind. Którzy twierdzą, że ludzie z tego okresu zostali przemienieni w ropę. Also wenn ihr heute Abend tankt. A więc gdy ktoś będzie dzisiaj tankował. Nun. Ale to tak. Es ist jedenfalls sicher, dass Erdöl, was ich gestern schon zeigte, ganz klar die Folge ist von Tieren oder eben von Menschen, aber nicht von Pflanzen. To, co już wczoraj też wspominałem, że ropa jest pochodną zwierząt, a nie roślin. Das, albo zwierząt, albo ludzi, a nie roślin. Das heißt also, der Lebensraum der Menschen aus der damaligen Zeit ist nicht überliefert. To znaczy, że ten środowisko życia ludzi nie mamy przekazów, gdzie ono było. Die Vertreter der Evolutionslehre lächeln über dieses Argument. I zwolennicy teorii ewolucji śmieją się z tego argumentu. Aber das Schöne ist, ale piękne w tym jest, sie brauchen es selbst. Że oni sami tego potrzebują do swoich teorii. Nicht bei Menschen. Nie jeśli chodzi o ludzi. Aber zum Beispiel bei einem Fisch, der Quastenflosser heißt.
Ale na przykład jeśli chodzi o rybę, która bei einem besonderen Fisch. To jest taka szczególna ryba. Warum? Dlaczego? Diesen Fisch gibt es hier als Fossil. Tą rybę znajdujemy w tej warstwie jako skamieniałość. Hier findet man ihn nicht. W tych wyższych warstwach już jej nie ma. Hier nicht, hier nicht, hier nicht, hier nicht und hier nicht. Tylko w tej jednej warstwie ta skamieniałość się znajduje. Man findet ihn in keiner anderen Erdschicht oben drüber. I nie ma jej w żadnej innej warstwie powyżej tej. Er muss also längst ausgestorben sein. A więc ta ryba już dawno powinna być wymarła. Netterweise schwimmt er heute noch im Indischen Ozean. A jednak możemy ją spotkać i do dzisiejszego dnia w Indyjskim Oceanie. Man hat ihn vor 20 Jahren wieder entdeckt bei den Komoren. 20 lat temu odkryto ją na nowo. Wo ist der Fisch in dieser Zeit gewesen? Gdzie ta ryba była w tym okresie tych warstw powyżej tej jednej, co mamy jej skamieniałości? Die Antwort der Evolutionisten. Odpowiedź ewolucjonistów. Nicht überlieferte Lebensräume. Jest taka, że ona była gdzieś w jakichś środowiskach, o których nie wiemy, nie ma przekazów na ten temat. Seht ihr, sie brauchen das Argument ganz genauso. A więc widzicie, że oni tego argumentu też potrzebują. Was ist mit den Dinosauriern? A co jeśli chodzi o dinozaury? Damit komme ich zu dem letzten Teil dieses Vortrags. Tu przejdziemy teraz do ostatniej części tego wykładu. Passen die in die Arche? Czy one weszły do arki? 40 ton Lebendgewicht. 40 ton żywej masy. Manchmal sogar 80 ton. A czasem nawet i takie były, co ważyły 80 ton. Wie ist das, wie hat Noah dieses Problem gelöst? Jak Noe rozwiązał ten problem? Ich will zuerst mal erklären, was Dinosaurier sind. Najpierw wyjaśnię, czym są dinozaury. Dinosaurier heißt übersetzt schreckliche Echse. Dinozaur przetłumaczone znaczy straszny potwór. Albo, no, potwór. Also Dinosaurier gehören zu den Echsen. Bogat. Więc dinozaury należą do Reptilien. Do gadów. Sie unterscheiden sich durch die besondere Beinstellung. One odróżniają się przez specyficzne ułożenie nóg czy kończyn. Die Beine sind senkrecht unter dem Körper angebracht. Więc te kończyny są dokładnie pionowo pod tułowiem. Anders als beim Krokodil. Inaczej niż na przykład u krokodyla. Oder eben bei einer Echse wie gestern im Gecko. Albo u innych gadów, jak na przykład u Gekona wczoraj. Dann unterscheiden sich die Dinosaurier noch nach ihrer Beckenform. I one się jeszcze odróżniają poprzez budowę swojej miednicy. Es gibt Dinosaurier, die haben das Becken wie ein Vogel. Niektóre z nich mają miednicę jak ptaki. Und es gibt eben welche, die haben das Becken wie eine Echse. A są takie, które mają miednicę jak pozostałe gady. Die Becken sind total verschieden. A więc ich miednice mogą być zupełnie różne. Den ersten Fund, den man gemacht hat, war ein solcher Knochen. Pierwsze znalezisko, które odkryto, to była właśnie taka kość. Kein Wissenschaftler wusste so richtig, was er damit machen sollte. Żaden z ówczesnych naukowców nie wiedział, co z tym zrobić. Also hat man eine Echse genommen. A więc wzięto jakiegoś gada. Und hat diesen Knochen einfach auf seine Nase draufgesetzt. I dołożono mu tą kość do nosa. Weil man dachte, es wäre so ein Mini-Nashorn. Myślano, a to będzie taki mini nosorożec. Also aufgrund eines einzigen Knochens hat man das ganze Tier rekonstruiert. A więc na podstawie jednej jedynej kostki, którą znaleziono, zrekonstruowano całe zwierzę. Es gibt Wissenschaftler, die haben aufgrund eines einzigen Zahnes den ganzen Urmenschen rekonstruiert. Są też tacy naukowcy, którzy ze znalezionego jednego zęba potrafili zrekonstruować całego człowieka. Einschließlich seiner Frau und seiner Kinder. I nawet jego żonę i dzieci. Zusätzlich seiner fantastischen Körperbehaarung. Łącznie z fantastycznym owłosieniem całego ciała. Als man 20 Jahre später den ganzen Schädel dazu entdeckte, gdy 20 lat później odkryto całą szczękę czy czaszkę, stellte man fest, es war ein fossiler Orang-Utan. Stwierdzono, że to jest część skamieniałego orangutana.
So kann man sich irren. Tak więc można się łatwo pomylić. Den hat man auch komplett gefunden. I tutaj to też znaleziono go też w całości. Er sieht dann ein klein wenig anders aus. Wygląda troszkę inaczej. Also man muss nicht alles glauben, was sofort veröffentlicht wird. A więc nie musimy wierzyć wszystkiemu, co jest od razu tak szybko publikowane. Habt ihr dieses Nashorn schon entdeckt? Znaleźliście już tą kość, którą mu przyprawiono do nosa? Es ist ein Daumen. To jest jego kciuk. Aufgrund dieser ersten Rekonstruktion nennt man diesen Dinosaurier Iguanodon. W związku z tym znaleziskiem nazwano tego dinozaura Iguanodon. Don. Es ist einer der bekanntesten Dinosaurier. Jest to jeden z najbardziej znanych dinozaurów. Gucken wir uns mal etwas weiteres an. Spójrzmy na dalej. Lange Zeit dachte man, dass solche Echsen die Vorfahren der Dinosaurier sind. Długi czas myślano, że takie właśnie gady są jak gdyby przodkami dinozaurów. Den habe ich hier auf den Galapagos-Inseln fotografiert. Ten jest tutaj sfotografowany przeze mnie na wyspie Galapagos. Ist ungefähr einen halben Meter lang. Mniej więcej pół metra długości. Kann sage und schreibe 4 Stunden unter Wasser tauchen. On może nurkować ponad 4 godziny. Ohne Atemprobleme zu bekommen. Nie ma żadnych problemów z oddychaniem. Und frisst unter Wasser Plankton. I on pożera pod wodą plankton. Und Algen. I algi. Versuch mal unter Wasser zu essen. Spróbujcie jeść pod wodą. Kommt sehr viel Wasser in deinen Magen. Przecież będziecie mieli mnóstwo wody w żołądku. Salzwasser. Słona woda. Schon mal Salzwasser getrunken in größeren Mengen? Czy ktoś już próbował pić słoną wodę w większych ilościach? Es führt eigentlich sofort zum Brechreiz. Natychmiast wyzwoli w nas odruchy wymiotne. Für ihn ist das kein Problem. Dla niego to żaden problem. Erinnert ihr euch noch an die Mangroven, die in der Lage waren, Wasser und Salz zu trennen? Pamiętacie jeszcze z wczoraj te mangrowce, które potrafiły żyć w wodzie słonej? Er macht das genauso. Żyć w wodzie słonej i oddzielać właśnie tą sól z wody i on to samo potrafi. Er macht das genauso. Dokładnie w ten sam sposób. Man kann ihn dabei beobachten. Można przy tym zauważyć czy zaobserwować. Wie er fast jede Minute eine Salzfontäne aus seiner Nase raussprüht. Jak on praktycznie co minutę fontannę soli wydala przez swój nos. Er sieht so primitiv aus. Wygląda tak prymitywnie. Er ist top modern. A jednak jest to bardzo nowoczesne urządzenie w cudzysłowie. Er hat hier oben ein Temperaturmessfeld. Tutaj u góry, gdzie było pokazywane, on ma miernik temperatury. Und kann damit ein tausendstel Grad messen. I on potrafi zmierzyć tysięczną części stopnia Celsjusza. Anders ausgedrückt, inaczej mówiąc, wenn eine Maus 5 Meter vor ihm sitzen würde, gdyby jakaś mysz siedziała 5 metrów przed nim, dann misst er die Wärmetemperatur der Maus. To on potrafi zmierzyć temperaturę ciepłoty ciała myszy. Ihm ist das egal, er frisst keine Mäuse. Jemu to obojętne, bo on nie pożera myszy. Aber einige Schlangen haben genau das gleiche Temperaturorgan. Ale niektóre węże też mają taki organ do mierzenia temperatury. Und nur anhand der Temperaturunterscheidung können sie messen, ob die Maus sich bewegt oder nicht und beißen dann zu. I na podstawie mierzenia temperatury potrafią stwierdzić, czy ta mysz się porusza, czy nie, i dokładnie trafiają w nią. Soll das ein Vorfahre der Dinosaurier sein? Czy to ma być jakiś przodek dinozaurów? Es gibt ein Problem. Jest mały problem. Die Beinstellung ist falsch. Właśnie ustawienie nóg czy kończyn jest niewłaściwe. Und sein Schwanz schleift. I jego ogon. Gucken wir uns ihn an. Spójrzmy na tego. Ein Kollege. To jest kolega. Auch von den Galapagos-Inseln. Także z wyspy Galapagos. Aber er lebt an Land. Ale on żyje na lądzie. Und er frisst nur Früchte. I on pożera tylko rośliny czy owoce. Er wird auch manchmal als Vorfahre der Dinosaurier gehandelt. Też jest czasem traktowany jako przodek dinozaurów. Er hat ein Problem. Ale znowu mamy problem. Er schleift seinen Schwanz. On, jego ogon jest włóczony po podłożu. Warum ist das so wichtig? Dlaczego jest to tak ważne? Gucken wir uns einmal diesen Stammbaum der Dinosaurier an. Spójrzmy tutaj na drzewo genealogiczne dinozaurów. Ihr seht diese vielen weißen Stellen da drin.
Widzicie tutaj tak wiele tych białych miejsc. Alle weißen Stellen bedeutet, hier tappt man im Dunkeln. Te białe miejsca, te kreski znaczą, że tutaj poruszamy się w ciemności, nie wiemy nic o tym. Das heißt, überall, wo das weiß ist, weiß man nichts. To znaczy, tu, gdzie jest biały kolor, to nic nie wiemy na pewno. Also hier fehlen die Übergangstiere. Tutaj nam brakują te przejściowe jakieś zwierzęta. Hier fehlen die Übergangstiere. Tutaj także. Hier fehlen die Übergangstiere. Tutaj też nie mamy żadnych form przejściowych. Hier auch. Ani tu. Hier auch. Tu też nie. Hier auch. Sie fehlen alle. A więc nie mamy żadnego punktu zaczepienia, wspólnego jakiegoś punktu. Wenn ich die Linien so nach unten verlängern würde, hätte ich das, was der Schöpfungsbericht sagt. Gdybym te linie po prostu przedłużył dalej, to by mielibyśmy to, co nam mówi stworzenie. Den will man nicht. Tego niestety nie chce się przyjąć. Also versucht man das Ganze irgendwie zu einem Urdinosaurier herzustellen. I dlatego próbuje się to wszystko jakoś połączyć do jednego pradinozaura. Dafür gibt es keinen einzigen Beweis. Ale na to nie mamy żadnego najmniejszego dowodu. Es ist nur der Wunsch, weil man die Bibel nicht haben möchte. To jest takie tylko życzenie ludzi, którzy nie chcą przyjąć Biblii. Sahen Dinosaurier wirklich so aus? Czy dinozaury naprawdę tak wyglądały? Das ist so ein typisches Bild aus deutschen Museen. To jest typowy obrazek z muzeów w Niemczech. Und genauso waren die Dinosaurier abgebildet in der Mine, wo ich heute Morgen war. I dokładnie tak samo były zobrazowane te dinozaury. Dzisiaj byłem w kopalni w Tarnowskich Górach. Da hatte man einige fossile Knochen von Dinosauriern gefunden. Tam znaleziono kilka kości, skamieniałych kości od dinozaurów. Und hat sie in der Vitrine alle als Schwanzschleifer dargestellt. I wszystkie je w witrynach ułożono jako ogony. Jako takie, które mają ogony ciągnące czy włóczące się po ziemi. Wenn man sich die großen Museen der Welt in Amerika anguckt, a gdy sobie obejrzymy te wielkie muzea, na przykład w Stanach Zjednoczonych, die haben ihre Dinosaurier-Modelle alle umgebaut. Tam są wszystkie modele dinozaurów już przerobione, przebudowane. Sie haben sie nur noch mit waagerechten Schwänzen dargestellt. Oni je tam przedstawiają tylko i wyłącznie jako takie zwierzęta, które miały poziomo unoszone ogony. Dann passen sie noch schlechter hier in diesen Stammbaum. I wtedy one jeszcze gorzej będą nam pasowały do tego drzewa. Warum hat man das gemacht? Dlaczego to uczyniono? Weil man keinen einzigen Beweis für einen schleifenden Schwanz gefunden hat. Ponieważ nie znaleziono ani jednego dowodu na to, że dinozaury włóczyły ogonami po ziemi. Im Gegenteil. A wręcz przeciwnie. Das ist die Schautafel aus dem größten Dino-Museum in Europa. To jest tablica informacyjna z największego muzeum dinozaurów w Europie. Aus der Schweiz. W Szwajcarii. Die Frage ist, schleiften Saurier ihre Schwänze nach? Pytanie jest, czy dinozaury włóczyły swoje ogony po ziemi? Die Antwort auf der Schautafel lautet nein. Odpowiedź na tej tablicy jest nie. Das war die erste Darstellung, ihr erinnert euch noch, mit dem Nashorn hier oben drauf. To jest to pierwszy obraz, jak przedstawiono dinozaury. Tutaj macie z tym rogiem na końcu nosa. Danach kam die evolutionsgeprägte Darstellung. Tutaj mamy obraz przedstawiający pod wpływem ewolucji. Und heute weiß man, dass er so aussah. A dzisiaj wiemy, że on tak wyglądał. Das ist schlecht für die Evolution. To jest zła wiadomość dla ewolucji. Stell dir mal so einen 80-Tonner mit einem waagerechten Schwanz hinten vor. Wyobraźcie sobie 80 ton żywej masy z poziomo ułożonym ogonem. Schlappe 15 Meter lang der Schwanz. 15 metrów długości ten ogon. Jetzt steck den mal in Wald. I weźcie go, umiejscowcie tego dinozaura w taki sposób w lesie. Entweder haut er jeden Baum oder bricht sich andauernd den Schwanz. Albo będzie powalał każde drzewo, albo co chwilę sobie ogon łamał. Mit schleifenden Schwänzen passen die Dinosaurier kaum noch an Land. Z takimi włóczącymi czy włóczącymi po ziemi ogonami te dinozaury nie pasują na ląd. Gucken wir einmal weiter. Spójrzmy dalej.
Das ist aus dem Iguanodon Museum in Brüssel in Belgien. To jest z muzeum w Brukseli w Belgii. Dort hat man Dinosaurier gefunden, wo die Schwänze scheinbar gebogen sind. Tam znaleziono dinozaury, u których prawdopodobnie ogony były zawinięte. Aber überall, wo der Schwanz gebogen ist, ist er durchgebrochen. Ale w każdym tym miejscu, gdzie on jest zawinięty, to jest są połamane kości. Das heißt, zu Lebzeiten hatte er den Schwanz nicht gebogen. To znaczy, że w czasie życia jego ogon nie był zawinięty. Warum geht das nicht? Dlaczego nie? Erstens, weil diese Knochen, die von der Wirbelsäule weggehen, aneinander schaben würden. Po pierwsze, te kości, które odchodzą od kręgosłupa, nachodziłyby jedna na drugą. Und das sind wahnsinnige Schmerzen. I to byłyby okropne bóle. So ähnlich, als wenn ich dir mit dem Hammer auf das Schienenbein haue. Mniej więcej tak, jakbym młotkiem uderzył w piszczel. Also die Knochen dürfen sich nicht berühren. A więc te kości nie mogły się tak poruszać, jak tu mamy. Den zweiten Grund sieht man hier. Drugi powód widzimy tu. Man sieht, dass sämtliche Wirbel mit Sehnen verbunden sind. Widzimy, że poszczególne kręgi połączone są więzadłami. Sehnen sind nicht elastisch. Więzadła nie są elastyczne. Sie reißen. One się przecież rozrywają. Allein deswegen konnte er seinen Schwanz nicht biegen, es war völlig unmöglich. Chociażby dlatego nie mógł wyginać swojego ogona tak do góry, bo byłoby to niemożliwe. Das ist der Grund, warum sämtliche Modelle umgebaut werden. I to jest też powód, dlaczego teraz te modele tych dinozaurów są przebudowywane. Es gibt noch einen Hinweis. Jeszcze jedna wskazówka. Hier sehen wir die versteinerten Dinosaurier-Fußspuren in der Schweiz. Tutaj widzimy skamieniałe ślady dinozaurów w Szwajcarii. Ihr seht an senkrechten Wänden. Widzicie tutaj na pionowych skałach. Ist er sicherlich nicht hochgeklettert. Z pewnością on nie wdrapywał się. Es muss flach gewesen sein. To musiało być płaskie. Und nachdem er drüber lief, wurde es später aufgefaltet. A później on po tym przeszedł, a później to zostało wypiętrzone. Fantastische Fußabdrücke. Są tutaj bardzo dobrze zachowane odciski jego nóg. Ein anderes Beispiel. Inny przykład. Oben links aus Deutschland bei Hannover. Z lewej strony w Niemczech w okolicy Hanoweru. Rechts daneben. Z prawej strony. Palaxy River in Amerika. W Ameryce. Da ist mein Sohn gerade 5 Jahre. Tutaj mój syn ma akurat 5 lat. Man sieht, wie groß die Fußspur ist. I widzicie, jak wielkie są te ślady. Was man nirgends findet, ist eine einzige schleifende Schwanzspur. Czego nie znaleziono do tej pory, nie ma ani jednego śladu ogona, który by ciągnął się za nim. No, śladu pociągniętym ogonie, którym on włóczył po ziemi. Ich habe hunderte von solchen Fußspuren gesehen. Widziałem setki takich śladów. Nirgends der Abdruck eines Schwanzes. Nigdzie nie było odcisku ogona. Man beobachtet dort noch etwas anderes. Tutaj jeszcze coś innego można zauważyć. Dass der Boden so gewellt aussieht. Że to podłoże wygląda tak pofalowane. Das ist versteinerter Meeresboden. To jest skamieniałe dno morskie. Wenn mal jemand an der Ostsee schwimmen gewesen ist oder wer mal am Meer schwimmen war, kto pływał dosyć często, der hat gemerkt, wenn das Wasser noch flach ist, ten zauważył, że gdy woda jest dosyć płytka, sieht der Meeresboden aus wie Welle. To dno w tym płytkim miejscu wygląda właśnie jak fale. Überall, wo versteinerte Dinosaurier-Fußspuren sind, habe ich solche Wellen im Boden. Wszędzie, gdzie mamy takie skamieniałe odciski, mamy właśnie tak pofalowane podłoże. Scheinbar lebten Dinosaurier im flachen Wasser. Być może te dinozaury żyły w płytkiej wodzie. Hier sieht man das. Tutaj możemy to zauważyć. Die Oberfläche eines Meeres. Powierzchnia jakiegoś jeziora czy morza. Und der versteinerte Meeresboden hat genau die gleiche Wellenbewegung. I skamieniałe podłoże ma dokładnie taką samą strukturę. Auch diese Wand steht senkrecht. A ta ściana jest pionowa.
Und dieses Foto stammt in der Nähe von Wuppertal, wo ich wohne. I to zdjęcie jest z okolicy Wuppertalu, gdzie ja mieszkam. Und wir leben nicht am Meer. A przecież my nie mieszkamy w morzu czy nad morzem. Scheinbar waren wir einmal völlig unter Wasser. I prawdopodobnie kiedyś byliśmy pod wodą. Solchen Meeresboden finde ich weltweit überall. Versteinert. Takie skamieniałe płytki, dna morza możemy znaleźć na całym świecie, wszędzie. Hier findet man einen Dinosaurierfriedhof. Tutaj widzimy cmentarzysko dinozaurów. Immer wenn man ein Dinosaurierfossil findet, findet man noch viele weitere. Ciągle, gdy znajduje się jakieś szczątki dinozaurów, to nigdy to nie jest pojedyncze, tylko zawsze w okolicy znajdujemy kolejne. Guck dir dieses Bild einmal an. Spójrzcie na te zdjęcia. Jede Farbe ist ein Dinosaurier. Każdy kolor to jest inny dinozaur. Jeder Dinosaurier wiegt hier zwischen 30 bis 50 Tonnen. Każdy tutaj z nich na tych obrazkach ważył od 30 do 50 ton. Er ist völlig zerlegt. Jest całkowicie to rozłożone. Das würde nicht passieren, wenn die Donau mal Hochwasser hat. To nie zdarzyłoby się, gdyby to było w głębokiej... Nie byłoby to możliwe, gdyby był wylew jakiś czy powódź. Es muss also eine gewaltige Katastrophe sein, die den Dinosaurier so zerlegt hat. To musiała być potężna katastrofa, która tego dinozaura tak rozłożyła. Stammen die Vögel von den Dinosauriern ab? Czy ptaki pochodzą od dinozaurów? Wenn man ein Museum geht, ja. Gdy wejdzie się do muzeum, to można stwierdzić tak. Die Überschrift lautet. Tytuł czy napis brzmi. Dinosaurier leben in den Vögeln fort. Dinozaury były, żyły przed ptakami. Punkt. Kropka. Die meisten lesen nicht weiter. Większość dalej już nie czyta. Denn jetzt wird's wissenschaftlich. Bo teraz jest już naukowo. Wer sich aber jetzt doch durchkämpft bis zur vorletzten Zeile. Ale jak ktoś się przezwycięży i dojdzie do przedostatniej linijki. Der merkt, es gibt ein Problem. To stwierdzi, że zauważy, że jest pewien problem. Denn dort heißt es plötzlich, gdyż tam nagle nie jest napisane. Obwohl diese Echsenbecken und nicht Vogelbecken Dinosaurier waren. Pomimo tego, że te miednice to nie były miednice dinozaurów, tylko ptaków. Das Problem wird nicht erklärt. I ten problem nie jest wyjaśniony. Erklärt kein einziges Biologie-Schulbuch. I żadna książka do biologii szkolna nie wyjaśnia tego problemu. Aber ich will euch kurz das Problem erklären. I ja spróbuję wam krótko to wyjaśnić. Hier sieht man einen Vogel mit seinem Vogelbecken. Tutaj widzimy fotografię ptaka i jego miednicy. Hier sieht man einen Dinosaurier, der sieht aus wie ein Vogel. Tutaj widzimy z boku dinozaura, który bardzo podobny jest do ptaka. Er sieht aus wie der Vogelstrauß. On wygląda jak struś. Deswegen nennt man ihn Struthiomimus Strauß-Nachahmer. I dlatego nazywa go się jako naśladowca strusia. Ist das nicht ein Beweis, dass der Vogel vom Dinosaurier abstammt? Czy to nie może być dowodem, że ptak pochodzi od dinozaura? Habe ich aus einem Schulbuch fotografiert. To jest zdjęcie z książki szkolnej. Jetzt komme ich zum Problem. Teraz powstaje problem. Er hat das Becken einer Echse. A on ma miednicę gada. Kein Wissenschaftler weiß, wie sich ein Echsenbecken in ein Vogelbecken umwandeln soll. Żaden z naukowców nie wie, jak mogła się miednica gada przekształcić w miednicę ptaka. Denn es gibt ein kleines Problem. Jest mały problem. Wenn du mit dem Echsenbecken als Vogel landest, gdybyś mając miednicę gada spróbował wylądować, hast du leider nachher einen Beckenbruch. Od razu miałbyś połamaną miednicę. Nicht gerade lebensfähig. Nie dałbyś rady przeżyć tego. Natürlich gibt es Dinosaurier, die ein Vogelbecken haben. Naturalnie były też dinozaury, które miały miednice takie jak i ptaki. Jetzt gibt's ein anderes Problem. Teraz jest inny problem. Wie der eine Abspeckungskur gemacht hat auf Fliegendgewicht. Chodzi tutaj o masę i jak byłby w stanie on latać. Er wiegt 12 ton. On waży 12 ton. Er muss auf 30 kg runter. Musiałby zrzucić wagę do 30 kg. Und die Form ist auch nicht gerade sehr vogelartig.
I ta kształt tego, i jego miednicy też nie jest zbytnio podobny do ptasiej. Also das Problem ist. A więc problemem jest. Alle Dinosaurier, die aussehen wie Vögel, haben das falsche Becken. Wszystkie dinozaury podobne do ptaków mają złą miednicę, czyli nieodpowiednią miednicę. Alle Dinosaurier mit dem richtigen Becken laufen auf vier Beinen rum. A wszystkie dinozaury, które można by zaliczyć, że ich miednica jest podobna do ptasiej, niestety biegały czy poruszały się na czterech kończynach. Es gibt keinen einzigen Hinweis, dass Vögel von den Dinosauriern abstammen. Tak więc nie mamy ani jednej wskazówki, że dinozaury pochodzą od ptaków. Hier habe ich ein versteinertes Dinosauriernest. Tutaj mamy skamieniałe gniazdo dinozaura. W dem nächsten Bild sieht man einmal, wie ein Ei aufgebaut ist. Następnym tutaj widzimy, jak jest zbudowane to jajo. Ein Ei ist wahnsinnig kompliziert. Nie jest to skomplikowane. Ein Ei ist sehr kompliziert. Takie jajo jest bardzo skomplikowane. Ist die Schale zu dünn? Jeśli skorupka będzie zbyt cienka, geht's beim Legen kaputt. To nie będzie życia, po prostu zginie. Ist die Schale zu dick? Będzie zbyt gruba, kommt der Embryo nicht mehr raus. Wtedy ten embrion nie wydostanie się na zewnątrz. Dann braucht die Schale Löcher. Wtedy następnie takie jajo potrzebuje otwory. Poren, also ganz feine Löcher. To są pory, takie bardzo niewielkie, bardzo małe otworki. Damit der Embryo atmen kann. Aby ten embrion mógł oddychać. Sind die Löcher zu groß? Jeśli będą zbyt duże, kommen Bakterien rein und fressen das Ei auf. Dostaną się do środka bakterie i pożrą tego embriona. Dann braucht die Eierschale genau die richtige Farbe. Następnie ta skorupka musi mieć dokładnie określony kolor. Ist sie zu dunkel, wird es zu heiß. Jeśli będzie zbyt ciemna, wtedy będzie we wnętrzu zbyt ciepło, zbyt gorąco. Ist sie zu weiß, zu hell, wird es innen drin zu kalt. Jeśli będzie zbyt jasna, wtedy będzie temperatura zbyt niska. Also eine Eierschale ist hochkompliziert. A więc taka skorupa jaja już jest bardzo skomplikowana. Diese Dinosaurier-Eier habe ich geröntgt. Te jaja dinozaurów zostały przeze mnie poddane promieniowaniu rentgenowskiemu. Hier sieht man die Eierschale, das weiße. To białe to jest właśnie skorupka. Hier oben fehlt die Eierschale. U góry tutaj brakuje tej skorupki. Der Embryo ist geschlüpft. Ten embrion został wyszedł. Wo ist die Eierschale? Gdzie jest ta pozostała część skorupy? Lange Zeit dachte man, die Dinosaurier wären so primitiv, dass die mit ihrem dicken Kopf die Schale rausgerammt haben. Długi czas myślano, że te dinozaury są tak prymitywne, że one